Ja jestem w stanie uwierzyć, że to była prywatna inicjatywa Krzysztofa Rospary zresztą Dobra, ale czy uważasz, że to, że on się zgodził na ten telefon i go załatwił, to znaczy, że podziela poglądy swojej żony? I to po prostu bije z Marcina Dubiela. Jest Kłam... nieautentyczny po prostu. Ja w ogóle uważam, to ja powiem absolutnie szczerze, że Michał Bogzelbarą powinien pozwać Macię Dubiela. Y witamy w kolejnym odcinku podcastu Zgrzyt. Tak. Witam. Dzisiaj niestety. Obaj prowadzący nie mają gdzie siedzieć. No ale weź jak ci tak w oczy patrzy takiego. No jeszcze są za zasypia. No nie da się, no nie da się. Więc to jest, jak ludzie mówią tutaj, że obserwowali twój, twój rozwój jako kociarza. Tomku, to teraz kolejne zadanie dla ciebie. Musisz delikatnie podnieść Lucynkę i umieścić ją na swoich kolanach tak, żeby nie uciekła w trakcie tego procesu. To jest bardzo ważne zadanie w etapie socjalizacji człowieka z kotem. Boję ja tutaj się, zaprezentuję, ten... jak to się robi. Proszę bardzo, bierzemy kota i reczka. W taki sposób, żeby jak najmniej zmienić jego pozycję. I on wtedy bardzo komfortowo układa się na kolankach. Wyjątkowo mi to wyszło. Proszę bardzo, więc ja tutaj mam zaawansowany, kot, chociaż ma dużego kota. Tam jest level Easy O, bardzo ładnie. Dobra, Misja zakończona się. powodzeniem. Udało się. Aczkolwiek nie wiem, czy będzie siedzieć. Zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Ale po, początek był niezły. Podoba mi się, że one jeszcze są bardzo podobne do siebie. No. Ja doświadczony chociaż mam tutaj level medium, że jest trochę większy, a u ciebie jeszcze taki mały kot na początek. Tak, ale na razie siedzi, jakbyś chciała zejść. Jest okej. Okay. Dzień tak. dobry. Co tak, tam witamy. w wielkim świecie? Jak tam? Pojemniki sprawdzają się? Marchewka się trzyma? Marchewki, testu marchewki nie było, ale odkryłem jedną rzecz, o której nie myślałem kupując te pojemniki, czyli jak otwierałem dzisiaj rano lodówkę, to nie było tego takiego uderzenia zmieszanych zapachów. O. I to, powiem ci, jest coś, czego kompletnie nie kalkulowałem, nie zwracałem na to uwagi, a jest to fajny efekt, że wiesz, jak zwykle otworzysz sobie jakąś tam, nie wiem, szynkę, ser, piesz jakieś no tutaj mięsko i potem otwierasz tą lodówkę. Tak. lodówkę, to czujesz takie wymieszane. I te zapachy wszystkie. A tutaj fajnie, otwiera lodówkę i nic. Wiesz. nic I, I to fajne. To jest taki, wiecie, tam poboczny wątek, ale tak się na to zwróciłem uwagę i sobie pomyślałem, że to może być nawet praktyczne, bo wiesz, jak masz partnera lub partnerkę, która nie wiem, jakieś sery pleśniowe lubi i otwierasz lodówkę i chce ci się rzygać, no to to jest dobry motyw, nie? Żeby Moja sobie była dziewczyna spróbować. była wegetarianką w ogóle i przypowiedziała mi, że na pewnym etapie nie jedzenia mięsa Będliny i wiesz, jakiś kurczak, coś, co było właśnie otwarte w lodówce, zaczęło jej padliną pachnieć, no że właśnie. bardzo nieprzyjemny zapach. Że po prostu to chyba po roku czy dwóch nie jedzenia, coś takiego jej się zrobiło, że tak aż taki grymas na twarzy i jej no, się zaczął pojawiać. To, to jest pojawiać, dobry jak patent. Jak ten, no. ktoś, nie wiem, tam flaki i inne, no, te, no kaszanki, dziwne. tak, czy tak. coś, to, to to jest fajny motyw, możecie spróbować. Pewnie zwykłe jakieś opakowania szczelne też by się sprawdziło, ale tutaj macie ten dodatkowy motyw świeżości i tak dalej, więc można sprawdzić. No, prawda? Także polecam. I, I znowu nam za lokowanie nie zapłaciliśmy. Tyle rzeczy tu polecamy. No. A w ogóle bardzo pytacie i tym razem naprawdę bardzo pytacie, bo wiem, że youtuberzy tak mm. mówią, że tak, bardzo pytacie. Tak, pytacie mnie. Ale <laughs> za też to nie jest lokowanie nawet. No właśnie, to nie jest lokowanie, ale pytaliście mm. o tą łapkę z poprzedniego. Jego odcinka. No i nie zapłacili mi, ale ona się nazywa Habitika. Możecie ją sobie pobrać, jest bardzo fajna. A i to chodziło o tą korzystam. taką levelowanie, prawdziwie. O levelowanie, żyje. tak, że macie te takie taski, sobie wbijacie level golda. Moja postać wczoraj straciła pół HP, bo miałem ciężki dzień i... Mm. Ale jest trochę pay to win, bo możesz sobie eliksiry uzdrawiające no kupić, jak bardzo źle ci idzie. Więc, ale możesz je najpierw kupić goldem, który dostajesz za robienie tasków, mm -hmm. więc nie jest źle. Więc okay. ten system jest całkiem przemyślany, tak? Czyli im więcej robisz tasków, że wychodzi ci w życiu, to potem masz takie możliwości, że no jak trafisz słabszy okres, to możesz to sobie to można trochę wykupić się z tego. No, więc to, to nie mm. jest głupie. Ej, w ogóle dowiedziałem się, że jak chcesz sobie zrobić badanie nasienia, to mhm. musisz przedtem mieć no tak 3 do 7 dni abstynencji seksualnej i w ogóle, że zero, nic nie możesz mhm. i wiesz, jakie to jest strasznie męczące? Ja... Mam już dzisiaj drugi dzień i szlak mnie terapia. Ale to wiesz, podobno nawet cały miesiąc teraz jest challenge: no nad November. Jest, pewnie. no nad November, ale no. widziałem, że polskie streamerki starają się nie ułatwiać swoim widzom tego challenge'u. Chociaż Shini widziałem, że na TikToka wrzucała dwie serie, że jedna taka, że pomagam mhm. widzom. A druga, że przeszkadzam widzom. I... Jaki wariant ci się wylosuje, taki dostajesz. Ja tak nie chciałem pytać, ale prawdopodobnie no to wszystkim przyszło do głowy to pytanie, skoro o tym opowiedziałeś, że no, że co, będziesz takie badanie przeprowadzał, tak? Czy co? No, dokładnie. Okej. Okay, bo... No, nie, nie planuję bo wiesz, jeszcze... czy po... to kolega mówił, czy sam Nie no, tak? to kolega znajomego tak, tam zapytał. To... Nie, w ogóle nie planuję na razie założenia rodziny. Pięć kotów i dwa psy to wystarczająco no. na ten moment, A? jeżeli o to chodzi, ten ale... No. A nie wiem, czy pamiętasz te moje problemy z nerkami po walce, no. o których ja opowiadałem. I też nie wiem, czy chyba to mówiłem, że jedna pani androlog mi zasugerowała, że no to. Bo, jakby u mnie zaszedł nadmierny katabolizm mięśniowy w wyniku ekstremalnego wysiłku. To prowadzi do rabdiomolizy powysiłkowej, tak zwanej, czyli właśnie rozpad, rozpadu białek mięśniowych. Potem te fragmenty białek idą do krwioobiegu, a z krwioobiegu różne takie substraty, prawda, różnych reakcji chemicznych oczyszczają nerki. Mhm. No i jak jest za dużo tych rzeczy do oczyszczenia, to te nerki się zatykają, dochodzi do niewydolności. No tak, tak samo jak wiesz, przy odżywkach mówią, jak ktoś przesadza na siłowni z białkiem, nie? I że nerki Dokładnie. dostają. Dokładnie, Podobnie. że wtedy nerki dostają, no i u mnie po walce do prawdopodobnie dokładnie to się wydarzyło, no bo to nie jest takie, taka rzecz potwierdzona na 200%, ale prawdopodobnie do tego doszło, no bo po ekstremalnym wysiłku fizycznym, mm. no to raczej rabiomoliza. no i wiesz, ja miałem niewydolność, w ogóle dializowali mnie, nie oddawałem moczu parę dni, no i się zastanawiałem, dlaczego? No i tezą jednej pani androlog był niedobór testosteronu, który spowodował nadmierne właśnie tych rozpad biegów mięśniowych, bo jak masz wysoko teścia, to organizm jest mniej skłonny, żeby mięśnie rozkładać, dlatego jak ktoś wchodzi na testosteron, to buduje no więcej tak, mięśni, a mniej traci o wiele, nie? Jakby dlatego się jako sterydu go używa. No i zaproponowała mi, żebym wszedł sobie na TRT na parę miesięcy, żeby w ogóle zobaczyć, jak się będę czuł i żeby porobić sobie jakieś takie próby wysiłkowe, czyli wiesz, zbadać nerki przed, potem zrobić jakąś taką hardą sesję sparingową, na przykład taką, wiesz, do pożygu, do odcięcia, i znowu zbadać merki, nerki mhm. na drugi dzień rano i zobaczyć, czy one się na przykład inaczej zachowają niż przed tym i może tak się okazać... w boju to sprawdzić, dosłownie Dokładnie. odtworzyć sytuację i sprawdzić, jak to jest było. Dokładnie, no, no. Więc, więc, więc bardzo jestem ciekaw. No i przed wejściem na to trzeba sobie zrobić właśnie takie badania mhm. i aktualnie jestem w tym okresie abstynencji przed badaniem i... bo to jest tak, że jak możesz to robić, ale akurat czymś innym mhm. się, wiesz, zajmujesz sobie głowę, no to nie ma problemu. Ale jak jest tak, że nie możesz i masz zakaz, bo jest badanie, no to, tak, to tak. stary szlak. To tak, jak się nie myśl o różowym słoniu. Nie? Dokładnie, no. więc ja się bardzo cieszę, że dzisiaj na liście nie mamy ani jednego tematu dotyczącego relacji. damsko Damskomencji. Nie ma dzisiaj. Bo wróciłyby ja. Ale wszystkie był taki dramy. czas, że było dużo. <laughs> tak, no. Wróciłyby stare dramy dzisiaj, więc jeżeli będę miał dzisiaj wyjątkowo ostre i agresywne opinie, to chciałem powiedzieć, że przepraszam, mm, tak. ale z góry. nie jest lekko. Lekko nie będziesz, tak powiem. Z Irka strasznie lecą białe włosy. Nie wiem, ja to tu powiedzieć. sobie zbierałem z fotela, zanim ten to sobie tak zbierałem ręką i tam położyłem taką kubkę małą, także przepraszam. O, ale sprzedaję inny tak. od... Przyda się, coś, nie wiem, na włosy se położę, że <laughs> zakryję efekty przeszczepu nieudanego. Dobra. No także nie. wiesz, ogólnie z tych takich historii, to co? A, jeszcze mam jedną opowieść. No. Dzisiaj mieliśmy, bo mamy dużo tematów, ale... Da, jak coś Zawsze to... se dobrze pogadamy. Tak, jak coś tam że w następnym odcinku tam resztę obgadamy i ten w każdym razie ten dzisiaj miałem ogólnie taki cały dzień sprzątania sypialni, bo przyszła taka odra, co zamawiałem poduszki, poszewka, wszystko miało to dłużej ważne. trwać, ale się udało szybciej. No i przyszło dzisiaj to wszystko, no to z patrycją stwierdziliśmy, Dobra, to robimy takie generalne sprzątanie całej sypialni, wiesz, mm. podłogi, zmywanie, jakiś tam ten list nawet przy podłogowych, wszystkie dookoła, jakieś odświeżanie materaca sodą, wszystko co się tam da, nie jakieś rzeczy dookoła. Więc dzisiaj taki miałem cały, cały dzień dookoła. A macie tego? jonizator powietrza w sypialni? Czy mm. jeszcze nie ten etap? Znaczy, ja mam oczyszczacz powietrza, który ma jakieś. Tak, to jest jonizator. Tak, ma, tak, macie jonizator. Tak, tak, okay, mam w oczyszczaczu powietrza. Trzydziestka, jakby kolejny, tak, bing, bingo, osoba po 30. Jest, Boże, kolejny ja się działem, żeby wybrać oczyszczacz powietrza. Tyle <laughs> testów oglądałem i w końcu tak, wybrałem taki właśnie z tymi jonami srebra, że możesz włączyć o, ten tryb i tak dalej, więc mam to. I właśnie zapuściliśmy po całym sprzątaniu, jeszcze, że w pokoju mhm. wiesz, oczyściło tam powietrze i tak dalej. Także dzisiaj miałem taki cały dzień sprzątania, no i uczyłem się tych wszystkich mieszanek na różne plamy, jakie tam masz, wiesz, ten, żeby pozbierać to wszystko, Aha. nie, bo to tam się zebrało, że tam, a to, nie wiem, gdzieś pies siknął, a nawet nie zauważyliśmy i to zostało, to coś takiego, wiesz, no życiowe te, nie, okruchy jakieś życia. okruchy życia, <laughs> tak, i wiesz, i nagle zdejmujemy te wszystkie rzeczy, nie, tam z tego materacu i nagle oh, kurwa, nie, no. i się uczyliśmy tam, jak te mieszanki z sodą, wodą utlenioną, coś tam, wszystko, te, ale działa to, tak? faktycznie działa, ściąga o. normalnie nawet takie, wiesz, gdzieś tam zaschnięte takie plamy, także te sposoby, takie no nie wiem, że lifehacki, bo to chemia, tak? No tak. Ale działa to, rzeczywiście działa na te materace i można to sobie... To musisz mi podrócić, bo ja jestem poziom ogr, to znaczy jak widzę plamę, to mówię uga buga, dywan brudny, trzeba jakby, okej, okay, to biorę losową rzecz, która czyści z szafki, którą mam, mówię, Vanisz super oxyclean clean the best, I mówię, okej, okay, to musi zadziałać. Pomóc. Brrr, I tam... Nałóż jedną małą łyżeczkę. Mówię, dobra, nałożę 10, to będzie to lepsze. lepsze Jeszcze to szybciej. No, walę tak co... na tym potem gąbką wcieram to na maksa i często działa, mhm. ale nie zawsze. I czasami wypala jakieś plamy, na przykład w drugim stronie. No, stronę. się nie dziwię, ale Może nie. Ogólnie, ogólnie tu masz proste zasady, bo... W zasadzie się to ogranicza do mieszania różnych rzeczy z sodą oczyszczoną tak naprawdę, nie? Na no przykład dzisiaj okay. woda utleniona i soda oczyszczona, to wywabia rzeczy jak tam jakieś ślady, właśnie, jak ci pies nasika czy coś, to okay. fajnie to wywabia zwierzę. Jak crafting z tych, tych potionów. W no, Berpegu, no, no, że no, masz no, jedną bazę, i... że zawsze musisz zioła wrzucić i potem różne jagody dodajesz tam. masz tak samo się dowiedziałem, że na, na przykład jak masz jakieś plamy z krpi na przykład to, że zimną wodą to trzeba zbierać, Super. a nie ciepłą, bo to... to... to? Takie różne, wiesz, takie różne ciekawostki, tak. ten sobie poczytałem przy okazji tego sprzątania. No i się udało, jeszcze tam czekaliśmy, aż się wypiorą różne rzeczy, no i zobaczymy, potem będę zdawał relację, czy ta kodra coś zmieniła, czy będę miał jak ty z iPhone'em, że no w sumie no co? nic się nie zmieniło, no właśnie. Poduszka i poduszka, koda to zobaczymy, nie? Tak jest, że czasami, inaczej, czasami coś kupisz i to zmienia ci życie, powiem może nie wydasz niby dużo kasy, a mhm. czasami ładujesz parę klocków i nic się nie zmienia. Ty, znajomy, schajpował mi materac. Aha. Mówi, Stary, kupiłem nowy materac, dałem z dziewięć koła, wysypiam się jak król, ale zajebisty. Inne życie, w ogóle więcej energii, śpię po 6 godzin teraz, a, a jest mega dobrze. Ja mówię, I mówi do mnie: jaki ty masz materac? Ja mówię. No taki hmm. mam jakiś za tam, nie wiem, 1500 czy za dwójkę z IK. No jakiś taki basic, ale w miarę solidny. Ja też go zapytam, on nie handlował materacami. Nie, zupełnie, okay, Właśnie zupełnie nie. Dobry. I on powiedział, ale tu się wysypiam, super klasa, no kupse, kupse, mega, mega. Najlepszy zakup w życiu, żaden samochód, żadne Rolexów i tylko materac. Ja mówię, dobra, no i tak jakoś to za mną chodziło, chodziło, no i potem miałem ten bezdech i mówię, kurczę, to zadbam o różne aspekty tego, snu. jakąś mm -hmm. poduszkę nową sobie kupiłem, e, no i też mówię, kurczę, a może to przez ten materac ja się no nie wysypiam. No, tak, dotarłeś do materaca, Dotarłem po do materaca. Wajdy, pojechałem do sklepu z materacami, sklep się nazywał Świat Materacy, no tak, no to... <laughs> oczywiście, no i jest w ogóle zajebiście, no bo masz, ciul materacy, mm -hmm. cały sklep, i ja mówię do pana: No, pan by mi jakiś polecił tutaj, coś tam o... mówi. A pan mówi: Wie pan, co tu są, materace, I proszę się proszę położyć, się położyć. Tak, też na każdym. Miałem. Stary, takie przyjemniutkie, no bo na każdy, no tak z 50 minut, bo no. tak, położyć się na plecach, na jednym boku, na drugim. Podobnie mówię tego sprzedawcy. Wie pan, co dałby mi pan jakąś poduszkę, to ja się tak bardziej wczuję i się kładłem, wiesz, w takiej pozycji, w takiej pozycji, a tu z ręką, bo tak próbowałem sobie odtworzyć Tak, bo to jest też ważne, żeby też ten, że ogólnie nie ma uniwersalnego materaca, nie tylko ma. każdy musi do siebie dostosować. To są miękkie, twarde, tak, bardzo I różne zapadające wypełnienia się. tam są jakieś, że pod wpływem ciepła też możesz mieć ten, tam mnóstwo tego jest, tak. nie? mieszane wypełnienia znowu. Tak, no i on mi opowiadał, że tu jest taki, tu tak, hmm. tu pływa na kręgosłup, tutaj dogrzewa, tutaj się dopasowuje do ciała twojego tu robi coś i się tak wkręciłem w te materace, człowieku, z półtorej godziny się kładłem na tych materacach i w końcu mówię, ten... I położyłem się na jednym, i tak się mm, delikatnie w nim zanurzyłem. Mówi, ale przyjemny. On mówi, no to tutaj specjalny, to no, kidronił no, no, jakiś no, materiał. Ale, ale pan wybrał. I on mówi, ale świetny. I tak się położyłem, czuję takie ciepło na całym ciele. Mówi, wow, to jest najlepszy teraz na jakim leżę. Mówi, ale super. Na jednym boku się kładę, na drugim, mówi, jaki wspaniały. Ja mówię do pana, ile kosztuje? On mówi, normalnie 8000, ale dla pana, dla pana sprzedam za 6200. E, tylko muszę zobaczyć, czy ta zniżka jeszcze jest aktywna. Okay. No. I wiesz, idzie ten stary cały myk marketingowy. Tak, Patrz, te mnie, o, nie wiem, czy ta zniżka jest aktywna, czy się nie skończyła. Ja tak. o kurczę, zniżkę, to pan zobaczy. Ja go wezmę teraz. I on idzie i dzwoni przez telefon. No, cześć Michał, słuchaj. Czy ta zniżka na jest, A do wczoraj tylko była. No, a tu mam takiego pana, czy ten, czy myśli, że my w raporcie będziemy mogli wbić z wczorajszą datą jeszcze? No. Tylko dzisiaj, no dobra, dobra. I przychodzi do mnie, witamy Kota Kaktusa. I przychodzi do mnie, i mówi: No wie pan co ustaliłem, że ta zniżka była do wczoraj, ale jak pan ale, teraz weźmie, oj. to ja panu biję że z wczorajszą ale, datą. Ja mówię: Ale mnie złapał, skurwysyn jak, no. jak wyczuł dobrze moment. Ja mówię: No dobra, no i tak byłem zdecydowany. Mówię, nawet jakby nie było zniżki, to bym wziął, no bo chciałem wymienić ten materac, ale tak mnie przekonał. Mówię: Dobra, no to biorę. On mówi: No to czas oczekiwania, 6 tygodni. Ja mówię, co? On mówi, no bo to super nowoczesny materiał ze Stanów sprowadzany, no na pewno nie z Chin. Na pewno super nowoczesny, to no, dobra, no dobra, niech będzie. Ale już cię wciągnął. Ja już mnie wciągnął, już wciągną, to, już jest gotowy na te wszystkie decyzja, te 6 tygodnie, nie ma więc, odwrotu. No. Przyklepany będę miał materac, jeszcze sobie poduszkę kupiłem i akurat poduszka, yy, wydałem naprawdę kupę, kupę kasy też na poduszkę chyba z 800 złotych. I ona też jest z jakimś takim żelem chłodzącym, i ta poduszka zmieniła mi życie stary. Okay. Ja chodziłem z bólami karku, tutaj cały czas rozciągałem się, rolowałem piłeczkami, i miałem takie miękkie poduszki, niedopasowane wysokością. A ta może po prostu przypadkowo rozmiarem i wagą no była tak dopasowana, traciłem. że to nie chodziło o to, że była droga, ale tak ją ustrzeliłem, stary, wszystkie dolegliwości mi minęły. Nie, się, nie budzę się już za sztywnym karkiem, to akurat super wybór. No i jak się uciesz, bo poduszkę mieli na miejscu, no i z poduszką o, wróciłem, no mówię, ale jakoś snu, o boże, a jak jeszcze przyjdzie ten materat, będzie tak super. Taki byłem nachajpowany, bo byłem po półtorej godziny kładzenia się, więc każdy milimetr, jak się inaczej zapadał, to już wyczuwałem. Księżniczka na ziarnku grochu. No i ty. Przyszedł ten materac po sześciu tygodniach, mówię dobra, bach, 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 wymieniliśmy, no i... mówię, ale się będzie wieczorem spało, no, no. i wiesz, kładę się do łóżka, mm. i tak, a, bo ten nowy materac jest, Kurde, tak samo, i powiem ci, mam go z pół roku, żadnej I... różnicy nie zauważyłem, nic, jedyne co się zmieniło, to dokupiłem pokrowiec, i teraz jak piesek się ześlika na łóżko, albo kotek, to nie przeniknie do materaca, a, tak, bo tak, mam pokrowców. Tak, te pokrowcy są jeszcze, tak. To one więc też to jest się jedyna przydają. zmiana, a tak to się nic nie zmieniło o człowieku. Nic. Ja czułem zmianę, bo wcześniej tam ekspedycję mieszkaliśmy, mieliśmy taki stary materac, wiesz, taki sprężynowy, mm. nie? I ten, więc rzeczywiście jak pojechaliśmy, nie pamiętam ile zapłaciliśmy za ten materac, chyba jakieś 3000, tak mi się mm. wydaje. To nie, nie był jakiś tam, wiesz, topowy czy coś, ale no wiesz, to no był ogromny przeskok, ale to wiesz, to trochę tak jak z samochodem, nie? Że wiesz, jak masz, jeździsz jakimś takim miesz najbardziej budżetowym samochodem i, i tak dalej. Tak, ale na taki Tak, ale nie, tak, ale nie wiesz, jakiś hajen czy coś, to, to czujesz nagle, że jesteś tak. w czymś innym, nie? No. Więc rzeczywiście tak samo było tutaj, że, że tą różnicę czuliśmy i do tej pory w sumie z tym materacem tam się przeprowadzaliśmy i ten, bo w sumie nam pasuje i nic tam nie zmienia. Jak się do samochodów, to braliście leasing na 8 koła miesięcznie, na ten materac, <laughs> <czy> nie? <śmiech> <śmiech> nie, <śmiech> nie, właśnie wiesz co, jak ja słyszę, jak, no bo tam wiadomo, zawsze coś tam dotrze do człowieka, jak się tam pogada, ile jak wiesz jak niektórzy influencerzy żyją tak dosłownie od pierwszego do pierwszego i to zarabiając wiesz tak. ogromne pieniądze i tak sterując budżetem że na styk że, tak na styk to ja on takie bo jak oni spokojnie śpią ci ludzie, no nie? Wiecie, jak oni funkcjonują. Ja wiesz, no, był taki czas, wiesz, że no, jak tam nagrywałem filmy, teraz jest ta przerwa i ten, ale no że ogromne pieniądze, tak jak mówiłem w Q&A-ach, wiesz, zarabiałem za sensa, lokowa. Cywil pewnie łącznie spokojnie w ciągu tak, miesiąca. Tak, tak, tak. No. no właśnie i ale i wiesz, i ja nigdy w życiu takiego leasingu nie podjął i to nie dlatego, że się, no jak no przecież stać czy coś takiego, tylko po prostu nie podjął mi takiego zobowiązania, bo ja zawsze miałem takie z tyłu głowy myślenie: "Dobra, co będzie, jeśli przestanie mi iść, nie? Co będzie, jeśli świat się zawali?" I, tak dalej. I wiesz, czy wtedy mnie na to stać? Czy na przykład byłbym w stanie kupić ten samochód za gotówkę, nie? I tak dalej. I jakby taki szereg różnych wariantów, a nie tylko takie myślenie: Ja muszę mieć zajebistą furę, wiesz, nie? Tylko takie całe myślenie wokół tego. I, ale i tak siłą rzeczy nie mam takiej zajawki do samochodów, żeby takie pieniądze wydać, no bo on musiał tak plus, minus, no ile? Ponad pół miliona sześćset tysięcy. Sześćset sześćset tysięcy chyba kosztowało to. Auto. No to... To w ogóle nie, nie wspomnieliśmy, to trąba. Tak, a, on, właśnie y <grym> tak, bo to nie, po, nie padło, to jest samochód trąby, Mercedes, jakiś tam AMG i... Ze wszystkim, co się da. Ludzie się, o tym, tak, ze co się da. Ludzie się o tym dowiedzieli, bo Trumpa go sprzedaje. Tak, tak tam jest dokładnie Cesja oferta leasingu. cesji leasingu, dokładnie. Cieka, Ciekawy jestem w ogóle, jak to się robi. No pewnie musisz Tyle, co właściciel dotychczas spłacił, po prostu pokryć mm. i tyle, nie? No, w teorii, znaczy wiesz, co takich ofert na Otomoto jest mnóstwo, nie? Tak? Jak ja szukałem samochodu, to mnóstwo ludzi oferuje cesję leasingu, no wiesz, hmm? coś tam się wydarzyło, no coś ten, różnie bywa w życiu. Więc takich ofert jest mnóstwo i różnie, to jest totalnie uznaniowe. Jedni chcą takie pieniądze, jakie wydali na samochód, inni no? kalkulują, że on jednak stracił na wartości, no bo coś tam. No, to prawda, no więc różni, którzy biorą symboliczne kwoty, bo bardzo im zależy, żeby to jak najszybciej pozbyć się tego obciążenia. Okay. Więc to jest bardzo uznaniowe, nie? Okay, Różne ciekawe. są fakty. Tak. To ciekawe. No w każdym razie, jak ja zobaczyłem, że Mateusz Trąbka jeździ furą za 8 koła miesięcznie, no. ja, ja też bym nigdy nie wziął. A naprawdę zarabia dobrze? Jeszcze, a weź jeszcze policz ten, ubezpieczenie tego, wiesz, o CAC, bo to wiesz, jak no, masz człowieku. na leasingu, to musisz wszystkie ten mieć. Ja powiem teraz, no ja ubezpieczałem swój samochód, E, właśnie, bo akurat się kończyło ubezpieczenie. Już, przepraszam, jakie to jest słodkie, jak nie, nie, jakieś no, się wydarzają. No, to jest najcudowniejszy Mam nadzieję, że, te, że, że Lucy tu leży nie dlatego, że chciałaby spierdzielić, tylko, że jest miło. No, <laughs> no nie, no to tam ci się zaraz jakieś... No, miło tam się będzie działo u ciebie na kolanach. nadzieję. No. <laughs> no, to akurat przyszła mi, wiesz, wycena tam. Wiadomo, no różne były warianty, no ale zapłaciłem ostatecznie 7,5 koła, nie? Mm. Za ubezpieczenie i ja cenę, no bo to też mam na leasing no. samochód. E, ale full pakiet pewnie, nie Sobie wziąłeś. E, tak, ostatecznie tak, bo tam przede wszystkim mnie przekonała ochrona zniżek po pierwszym zdarzeniu, czy OC, o. czy AC. No nie, hmm. ja mówię, dobra, no mimo że nie miałem nigdy takiej sytuacji, bo w życiu nie miałem wypadku to mówię, no ale ró Lepiej różnie wziąłem. bywa, tak, bywa. różnice tam w cenach już nie były aż takie duże, więc mówię, to jest coś fajnego, nie? Więc no więc jak sobie wyobraziłem, ile płacą ludzie, którzy mają samochody za pół miliona no. czy 600 tysięcy, czy coś, to mówię, ja pierdzielę, mówię, to no to ciekawe życie. Ciekawe, co zastanawiam się, to jest w sensie, wiesz, no może być tak, że jesteś jakimś fakiem motoryzacji, nie? No, ale i tak, no musisz kalkulować swoje życie. No. no właśnie, to jest takie no. zobowiązanie i to jest dla mnie o tyle ciekawe, że z tego co. Mm, ale mo, nie, nie, no nie sprzedaje chyba raczej fake info, bo tromba ogólnie chyba na wynajmowanym mieszkaniu też cały czas mieszka, nie? Czyli. No i tam czy, wynajmowali. Czy wynajmowali bo Takie tak informacje były, tak. Może tak jak to... mówili na filmach. Więc jak masz przychód, który jest nieregularny, no bo to są walki frikowe jakieś tam dile, to jest jakby niestabilne źródło dochodu, mhm. nie masz asetów. Czyli nie ma rzeczy, które zarabiają dla ciebie jakieś nieruchomości. On też zrezygnował z YouTube'a. Tak, zrezygnował z YouTube'a, czyli masz bardzo nie, nieregularne, niestabilne przychody, a wrzucasz na siebie... Bardzo duże, bardzo stabilne. No chyba, że kostę. wiesz, wchodził w te obciążenia, kiedy sytuacja wyglądała inaczej, bo ja nie wiem, ile on tam go spłacał, no, ile bardzo to możliwe. trwało. Bo bardzo ja na przykład możliwe. wziąłem leasing na dwa lata, nie? Mm. Myślałem ogólnie jak najszybciej, bo inaczej, no, miałem, żeby kupić ten samochód za gotówkę, ale stwierdziłem, że tam porozmawiać z różnymi ludźmi i tak no. dalej, że okej, okay, lepiej sobie, wiesz, pójść w leasing. I ja zrobiłem go na takich, wiesz, maksymalnie, żeby zbić sobie ratę i tak dalej, bo no gdzieś tam też względem tej kalkulacji, nie? No. Bo ile ty jak, masz, a... możemy otwarcie gadać, nie? Ile tak. ty masz laty, no? Ja mam teraz raty, właśnie, bo na ostatnio kilkadziesiąt złotych spadła zgodnie tam z jakimiś stawkami Ja mówię, ale tutaj wiesz, twoje raty uległy zmianie, a tak kurwa podbili na pewno, nie no. już ten, ale patrzę no na No nie, nie, bo teraz Glapiński tam wychodzi na konferencję i triumfuje, że tak tam jakieś spadła. Spadły mi raty o jakieś 50-60 no. nie, ale ja ogólnie mam raty za leasing cztery no, koła. Cztery koła, no to sporo i tak. Hmm? No to auto z trzy wy. Ale ja mówię, wiesz, cztery koła już brutto, a brutto, a no i poczekaj, i na dwa lata. Mhm. Yy, to czekaj na 2 lata 24 razy 3. Mhm. Trudna matematyka, mało dzisiaj spałem. Dobra, no, ale to nie, no, to koło stówy auto. Nie, nie, bo jeszcze miałem jeszcze masz A tam kwestię własny. wykupu i wkład własny dałem maksymalny, dlatego A, mam też no takie, tak. bo im wyższy wkład własny to masz mniejszy procent, nie? No Więc ten, więc sobie wbiłem ten maksymalny, ale ogólnie samochód był warty czekaj, katalogowo ja dostałem bardzo dużą, ale chyba coś około 230, 240 był chyba warty. Kurczę, no ale niechle. ja dostałem dużą zniżkę, no. jakieś chyba 40 czy 50 koła w ogóle na ten samochód. Bo jeju, a jak się takie rzeczy ogarnia? Wiesz, co po prostu śledziłem wszystkie oferty na automoto i ten samochód miał wszystko, co chciałem, nie? Okay. I oni, to było też pod koniec roku, więc to była chyba coś z gatunku wyprzedaż rocznika. Okay. I no po prostu taką ofertę, mieli, chcieli się pozbyć jak najszybciej tego samochodu, i że, bo to on był na zamówienie, nie? Czyli że klient mm -hmm. sobie tam zamówił i go nie odebrał. Okay, po prostu spoko. to były takie czasy, że wiesz, dużo było informacji, że firmy upadają, że ludzie nie no radzą tak. sobie i ten i poskładali zamówienia. I no cudzy mnie szczęściu skorzystałeś. No, nie, no <laughs> ci się. No, no wiesz, no, samochód był fajnie złożony, no mi się no, podoba, no, także no, wiesz, wszystko miał co chciałem, i mówię, dobra, no i taka była oferta, to wiesz, w ogóle też śmieszna transakcja tak wygląda, że. Wiesz, że tak, wiesz, kiedyś takie miałem poproszenie, że ludzie to wiesz, przyjeżdżają do salonu, jest cały proces wyboru, ten sprzedawca bardzo się stara. A jak z nim rozmawiałem, to on mówi, że trzy czwarte transakcji to teraz wygląda tak, że ludzie po prostu przyjeżdżają oglądać gotowy samochód, który już przejrzeli w internecie. Tak. No, że nie ma tak. tego takiego wiesz, jak kiedyś tam się chodzi, a to a to a to, a to, a to tamto. Nie, nie te czasy. Tak, tylko w internecie sobie wszystko przeglądają ludzie, przyjeżdżają praktycznie odebrać samochód i tak było też ze mną, nie? że mm. zobaczyłem ten samochód na żywo i mówię, no to ten. A on mówi, dobra, to idziemy papiery podpisać. wyglądało, mm. tak wyglądało, pogo. Spoko, fajnie no trójka to jeszcze trójka czwórka można by wziąć na siebie raty to jest to jest tak przy no, średnich zarobkach sporego youtubera to jest taki bezpieczny obciążenie Wiesz, to było tak że po prostu tak jak mówiłem często że ja w ogóle kasy nie wydawałem bo prowadzę dosyć nudne życie wiesz nie, nie żadne tam imprezy żadne jakieś wystawne nie kupuję wiesz nie wiadomo czego więc to też było tak że miałem bardzo dużo oszczędności więc czułem się maksymalnie bezpieczne nie bezpiecz? za gotówę? no bo leasing to zawsze jakiś procent tam jednak oddajesz ja dlatego za gotówę wziąłem bo mówię no mógłbym wziąć leasing i nie, jakby nie stracę gotówy, mhm. no ale tam na przestrzeni tego roku, dwóch, trzech, no jednak finalnie zapłacę więcej, mhm. więc po co, skoro mogę dzisiaj zapłacić od razu, nie? Wiesz co, też tak myślałem, ale to by było też tak, że czułem, że w tamtym momencie, jak wydam tę te, te kasę, to będzie też tak, że Dodzę trochę do takiego progu, którego nie chciałem docierać z pieniędzmi, które mam na koncie. Za mało poduszki, Tak, za mało poduszki finansowej, finansowej okay. plus sobie tak kalkulowałem, miałem wtedy też pewne pomysły na różne inwestycje i tak mówię, okej, okay, może to wypali, i kasa się przyda i wiesz, i le, lepiej w tę stronę, nie? Złusznie, no, Tak, to tak więc ma sens. To, to takie było bardziej moje myślenie wtedy w tym kierunku. Żeby... To ma sens. To ma sens, spoko. Ale teraz naprawdę, my to jakieś omnibusy o wszystkim, nie? Była hmm. pogoda, leki, yy, teraz samochody, leasing. To znaczy, ja się tu... nie znam, dlatego ja tu pytam raczej o samochody. No to ja wiesz, niż to ja się ten. znam. To pierwszy samochód w życiu, jaki kupowałem, więc wiesz, to też tyle okay. się znam. No to to... Mój, mój, ten, co mój poprzedni po samochód też. to była Skoda Fabia, tam nie pamiętam, nawet, którego rocznika tam chyba 2004, czy coś, to hmm. tata tata i dał. Bo... No nie, no, ale w kontekście ten... zarządzania finansami ja akurat uważam, że rozsądnie często rozmawiamy i w ogóle. Tego typu, nie, nie wiem jak ty, no ja na przykład bardzo dużo słucham podcastów o zarządzaniu finansami, oszczędnościami yy, Szafrańskiego, te podcasty, mm -hmm. gdzie on o tym opowiada książki, jego też czytałem w tym temacie, dużo się w ogóle gdzieś tam tym interesowałem. Ja też, no, prowadziłem agencję przez parę lat, więc mnie to strasznie jarało, jak tym zarządzać, jak optymalizować i, i tego typu rzeczy. I jak słyszę właśnie, dlatego dla, dla jak mm -hmm. rozmawiamy, jak słyszę, że wiesz, ktoś nie ma asetów, nie ma dochodów stałych, a bierze na siebie zobowiązania, mówię, oj krótka droga, no i potem masz decyzję, no, że musisz sprzedać, bo nie jesteś w stanie po prostu no tak, miesięcznie, no. to obciążenie jest za duże, nie? No tak, tak, zresztą no. tam ludzie też coś pisali, że Marcysia ma samochód, może nie potrzeba, może coś, no już tam nie wnikamy, bo to już nawet nie chodzi o samego trąbę, co bardziej mówię o takim częstym wariancie, gdzie słyszę, jak różni influencerzy żyją, jakie zobowiązania podejmują finansowe, to i mówię, dwa no. jak można zarabiać kilkadziesiąt koła miesięcznie, nie, powiedzmy, nie wiem, pięćdziesiąt koła, i i wychodzić na zero. Mówię, kurwa, jak to trzeba żyć? W sensie z... Ludzie tak no żyją. Nie no, wiem, ja dwie historie opowiem. Jak, znaczy mnie to zatrważa w ogóle, nie? I okej, okay, może moje podejście wynika z tego, że jednak mam dosyć dogodną sytuację finansową, ale mam wrażenie, że mental w tym temacie nie zależy do końca od tego, ile masz na koncie. Bo miałem sytuację, yy, że przyjechał do mnie do firmy influencer. No dobra, nie, nie będę mówił z ksywki, ale przyjechał influencer, ale taki z tego środowiska, takiego warszawskiego, słegowego nazwę, dobra. jak boomer, okay. nie? tak Takie, że trzeba mieć dobry Młodzież ciuch, się no. że trzeba mieć dobry <noise> ciuch na sobie, że to ważne jak wyglądasz, taki klimat jak Ferrari do turskiego, który mówi, ale masz biedny zegarek na no, programie, okay. nie? No to ten klimacik mniej więcej, ty i przyjeżdża chłop, jakąś spoko furą normalnie, no nie wiem ile mogła kosztować, ale jakaś furan, tak na oko z... Ze 100-150 spokojnie kosztowała, nie? Przyjeżdżam, przyjeżdża ziomek i mój wspólnik akurat wyszedł go ten przywitać i mówi do niego, że ten, ty, ale z fura, nie? Że fajny samochód. A ziomek mówi: Nie, nie, przepraszam, normalnie jeżdżę jakimś tam Mercedesem takim i mhm. takim, ale teraz po prostu mam trudniejszy okres, no więc zmieniłem na trochę gorsze. No więc wiem, że, no wiem, że, gówno, no ale proszę cię, nie komentuj, nie? W sensie. A mój ziomek mówi, że nie, no spoko auto, że w czym problem? Mówi, nie, nie, no ja wiem, że to jest niereprezentatywne i, i że no głupio mi trochę, nie? Głupio, no ale tak sytuacja mnie docisnęła, więc muszę. I po, jakoś w ogóle potem nie ruszaliśmy tego tematu i on pojechał i ja mówię, o kurwa, ale tam musi być źle w towarzystwie. I jak facet przyjeżdża i pierwsze co robi, to przeprasza, że ma zbyt tani samochód nie. i od razu o czym, pierwsze o czym myśli... To o tym, że my będziemy go oceniać przez pryzmat samochodu. Ale to też takie, wiesz, niskie są, niskie takie poczucie, poczucie własnej, własnej wartości, tak, taka to, chęć to, to zaimponowania otoczeniu. I mega utożsamianie się z rzeczami, nie? No, i jest... takie toksyczne, ciężkie środowisko musiał mieć, gdzie ludzie patrzyli na to, to powiem ci, to mnie przeraziło. I ja zawsze w takich momentach jestem taki ale dobrze, że trzymam się w tym towarzystwie, w którym się trzymam, że no. to mi daje takie potwierdzenie, że te moje wartości i, i, i moi ludzie, którzy są gdzieś tam obok, są ok. I druga sytuacja, moja dobra znajoma, yy, ona tam nie zarabia jakoś nie wiadomo o ile, no tam, nie wiem, poniżej dychy, nie, tam między szóstkę a ósemkę. coś takiego rzućmy i wych, co wychodzi z jednego kredytu, od razu ładuje się w drugi. Oj nie, to tam I nie jest Na przykład, jak myśli, yy, wiesz, na zasadzie odkładania, tam nie ma oczywiście żadnej poduszki finansowej, zawsze są długi i jak z nią rozma rozmawiam właśnie o finansach, to tam gadka, gadka, gadka i ona mówi no teraz odkładam na wakacje jakieś, no bo muszę w tym roku pojechać na wakacje. Ja mówię no Jak masz te zobowiązania, to może pozbieraj sobie, żeby je nadpłacić. Mhm. Wiesz, zaciśniesz pasa na rok, dwa, trzy, ponadpłacasz te wszystko i będziesz miała light i samo ci się oszczędzi na wakacje. Wiesz, nie zarabiasz nie wiadomo ile, no ale nie zarabiasz też bardzo no mało, tak, nie? No no, tak. że tam pod osiem koła. No to to już jest w porządku pensja, naprawdę. No nie? Myślę, że dużo ludzi chciałoby tyle zarabiać. No naprawdę, szczególnie, że ona już, wiesz, dzieci ma odchowane, e, tak naprawdę, no ma na utrzymaniu siebie. To serio idzie sobie, wiesz, poradzić i, i, i spokojnie żyć. On ja mówi: No, może pomyślę, może pomyślę. Ja mówi: Nie, wiesz co, tu byłam, fajna oferta, a w ogóle ten. wziąłem kredyt jeszcze, żeby lepsze wakacje mieć. Ja mówię: ja mówię No, ale to na rok. Wpłacam sobie tam raty po parę stówek, wiesz, super będzie. Ja mówię. Nigdy nie wyjdziesz z tych długów, jak będziesz tak podejmować. No, ale A ciekawe, dobra. że taki mental mają. No, jest... no ale nic, nie w sensie, no bo potrzebuję wakacji, wakacji, bo no, wiesz, wakacje, wakacje, wakacje. Chodzi trzy miesiące nabuzowana, że wakacje jedzie. I ja wie, jak było? Ona mówi, na, pokłóciłam się ze znajomymi, deszcz padał, wszystko źle. Ja mówię, hmm. nie, nie powiedziałem, że to dobrze, że wzięłaś kredyt. Ale ten okej, okay, no to, 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 to fajnie, wakacje. No i potem wiesz, gadka, 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 coś tam mówi, no tu ponad płacam, ponad płacam, ponad płacam. Ale to moje auto stare mnie już denerwuje. Mówi, i bym sobie chyba kupiła nowe. Ja mówię. Nie chcę ci się w nie? No ale jest trochę tak, że masz cały czas jakieś kredyty niepospłacane, musisz dużo pracować, bo wiesz, jakieś nadgodziny bierzesz, bo cię finansowo dojeżdża, że no. Może to nie jest odpowiedni moment na nabrania auta, może jakby wiesz, jeszcze poczekaj, no, może masz rację, może masz rację. Dzień później. Ta toek! Ja mówię co. Wzięłam góle ale zajebiście, słuchaj, ma to, 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 i to, to, I to, i mówi tam, wiem ze to, ze tysięcy. Ja tysięcy. Ja mówię, ona mówi, no, ale na, na ten, na kredyt tu, ale super fajne warunki dostałam. Preparacyjne ja warunki. Ale jak ty, mówię, masz problem, wiesz, z aktualnymi zobowiązaniami. On ja mówi, to wezmę nadgodziny, w weekendy będę pracować trudno. Ja mówię, ale na ile to? On mówi, tam na pięć lat czy coś. Yep. Ja mówię, pięć yep. lat będziesz weekendy i nadgodziny No, na... ale przecież, ty się psychicznie, to nie masz szansy. Ja mówię, to pójdę do drugiej pracy, coś tam znajdę. Ja mówię, Jezus, Mario, ja więc, ok, no, ty... cieszę się, że masz ładny samochód, nie, no, ty to ciesz się, no nie będę ci tego psuł, jak już tak pierdalasz no sobie życie... No głowie miałeś... Rozpierd Rozpierdalasz sobie życie, żeby się pocieszyć tym samochodem, no to nie będę ci psuł jeszcze radości z tego no samochodu. Tak. To już się pociesz chociaż, że, że, że będziesz go mieć, ale mówię, to nie ma, to tak strasznie nie ma sensu i jest tak, że mi się wydaje, że takie podejście, jak my mamy, jest oczywiste do finansów, ale nie jest bardzo często, jak wyjdziesz poza bańkę... Yy, wiesz, to ludzie różnie naprawdę podchodzą mm. i... Ja ze stresu nie byłbym w stanie. Wiesz, ja właśnie to samo mam, wytrzymać. że jak ja bym tak myślał, wiesz, zresztą długo tak żyłem, wiesz, gdzieś tam od pierwszego do pierwszego, bo inwestowałem kasy gdzieś tam w ten swój poprzedni projekt związany też, z żeby nie było, bo za ja, ja tylko może dodam, bo ludzi no. mówią, a, youtuberzy czy coś, ty to w żabce chyba normalnie robiłeś. E, w Biedronce. Biedrące, no, no to tak. robiłeś normalnie w Biedronce na kasie. Ja też w maku pracowałem swego czasu. więc to też nie jest tak, że my zawsze tam mieliśmy, wiesz, no nie wiadomo nie, ile. No, tak, tak, dlatego no. właśnie do tego też nawiązuję teraz, że miałem taki okres w życiu, że wiesz, że do ta kasa była. No, tak dosłownie od pierwszego do pierwszego, bo wydawałem też na rzeczy związane tam ze stroną internetową, jeżdżeniem na jakieś eventy i relacjami z tego, wywiadami itp., itd., jakiś sprzęt. Natomiast wiesz, też musiałem bardzo mocno i szybko dorosnąć, jak ta kasa się pojawiła większa, nie? Mhm. Czyli taki, wiesz, przeskok, gdzie nagle tam filmy, wiesz, robią duże wyświetlenia, pojawiają się jakieś deale i ten, i nagle musisz też tak dojrzeć do tych pieniędzy. Ale akurat, nie wiem, mnie to chyba najbardziej zawsze chroniło to, że Taki największy fan w życiu nie dawała mi kasa, tylko po prostu zajawka do tego, co robię. I jakkolwiek to tam dla ludzi może brzmieć, to, to wydaje mi się, że też jakby ten stan finansów u mnie no, to przedstawia, że tu nie chodziło o kasę, bo zawsze mnie to najbardziej nakręcało. Nie? Jak to traciłem. Te zajawkę na przykład, to no to wiadomo, że i nie chciałbym się to robić, i nieważne jakie były pieniądze co też nawet moja kariera YouTube'owa pokazuje, mm. że gdyby chodziło o kasę, to bym cały czas cisnął, że tak powiem, wiesz, byłoby cały czas takie na pełnej, a nie w najlepszych momentach, bo często tak było gdzieś tam znikałem. Nie mm. gdzie, gdzie właśnie masz najwięcej deali, w zasadzie za, za, za każdym rogiem, za każdym tygodniem, wiesz, kolejne pieniądze, pieniądze, pieniądze mm. i ogromne faktury i wtedy gdzieś ja znikam. Na a nie, ma, nie masz czasami nawet takiego drive'u, żeby pogryć. Windować, jak czujesz, że jest dobry moment, że dla mnie to jest takie RP RPGowe, że po prostu masz, jak w grze grasz w jakąś grę nawet ekonomiczną, wiesz, budujesz jakieś budynki, nagle znajdujesz jakiegoś haka, mhm. że możesz namnożyć jakiegoś surowca, to chcesz to zrobić. Tak, ale to też tak bardziej co trochę tak wyzwaniowo traktowałem, bardziej też trochę przebijać swoje myślenie, że na przykład wiesz, kiedyś myślałem, o fajnie bo zarobić 20 koła w miesiąc na przykład? No. Nie? Takie było, ten, takie marzenie powiedzmy. I potem mówię o tutaj 50, nie? Ale to wszystko w ramach takiego, wiesz, jak achievmentu, a nie mm. takiego czegoś jakby celu samego w sobie, że chodzi o tę kasę i ona daje mi tam jakiś drive w życiu. Mm. Potem wiesz, gdzieś tam powiedzmy 100, a potem myślę, o fajnie by było 200, nie? I to, ale to tylko jakby dla takiego, nie wiem, dla przebijania własnych to granic. E dobić, tak, ale, ale taka nie, ale to życia. nie jest tak, że ja potem, wiesz, zasypiam i myślę, o ile tam pieniędzy, coś tam, mm. tylko zawsze jak zasypiałem i byłem w tym takim trybie, to myślałem o tym, że o, to jest fajny temat na odcinek, o, to mm. sobie przekminiłem dobrze, o, tutaj coś zrobię, a nigdy jakby bezpośrednio o, wiesz, kasie samej w sobie, nie? Mm. Więc to jest akurat taki motyw. No nie wiem, no tak no mówię, ale nie, też. nie daje ci to drive'u po prostu. Nie, nie nie, no. nie, nie. Tak nie wiesz, bo to też teraz ludzie no tak, to rób to za darmo. No i no wiadomo, że fajnie się zarabia kasę, ale, mm? ale no mówię, nawet moja historia YouTube'owa pokazuje, że gdzieś tam mając ogromne wyświetlanie czy się nagle znikam. Nie? A mógłbym mm? dalej cisnąć, gdyby chodziło o te pieniądze, no, to powinno tak. mnie to wtedy jak najbardziej kręcić, nie, a ja wtedy tak. na no, przykład znikam. No bo coś innego chodzi po prostu u mnie akurat. Bardzo słusznie. Ja też myślę, wiesz, że nigdy, nawet jeżeli kasa jest dla ciebie ważna i masz drive, to nie za wszelką cenę. No. Na pewno, bo odpuszczając siebie, gdzieś tam swój mental albo taką zajawkę z tego, co robisz, to to jest takie krótkotrwałe, nie? Bo długofalowo będzie prowadzić do wypalenia, frustracji i ktoś powie, o Jezu, jak to może być wypalony youtuber, co tylko siedzi na dupie no i gada do kamery. No wres... A wiesz, to jest takie gadanie, ale tam pod spodem, jak ktoś na przykład, yy, wiesz, no na przykład świętej pamięci już Rawgor. Ja pamiętam, że on miał taki moment, że on nie znosił tego kontentu, który mm. robił, nie chciał tego robić, nie dawało mu to fanu. Ale przychodziła potem oferta na dila, no i robił, no bo no tak, musiał za coś bo żyć. bo kasa, bo ten, nie więc jest no. tak, no, jest coś takiego, więc jest to też na swój sposób, wiesz, uwodzące, nie? Gdzie co chwila tam dzwoni menadżer i mówi o, tutaj jest taka oferta, tu taka oferta, wiesz, mamy cały grafik, wiesz, podliczasz na koniec kasę, mówisz ja pierdziele, nie? Masz takie, wiesz, ile to pieniędzy, nie? Że wiesz, więc rzeczywiście jest to gdzieś tam w jakimś momencie uwodzące, ale, ale na koniec dnia u mnie i tak jest kwestia tej zajawki, no więc to, to nie jakby potwierdza moja historia, tak bo jak jechałem, to miałem takie przemyślenie że jak gadaliśmy ostatnio o tych, wiesz, różnych tam o zdrowiu psychicznym i tak dalej, bo to też komentarz, który był pod ostatnim zgrzytem, że tam, o, fajnie, że tak gadacie o takich tematach, tak sobie pomyślałem, że w sumie to my powinniśmy mieć nazwę dwa bieguny. No. <laughs> że wiesz, są. <laughs> że raz ty masz tą dwubiegunówkę w jedno wychylone, w drugie, no. i my mamy tak, że na przykład, bo tak było, nie? Że ja miałem ten wzot, ty miałeś wtedy zjazd. Tak było. Potem ty miałeś yy, w górę, ja w dół. Cały czas jesteśmy. to by u nas pasowało z tymi dwoma biegunami, Dwa biegunam, bieguny to... podcast. Tak, no. i by to nawet zgrywało się. Ale to dobrze, że my się zgrywamy, że tak, jak że jeden jest w górze, drugi jest w dole. Tak. Bo jakbyśmy obaj w dół wpadli, no tak projekty YouTube'owe się kładą, no. nie? Mi się wydaje w ogóle, że dużo youtuberów ma coś na kształt takiej dwubiegunówki, mm -hmm. to, bo to, to też wynika trochę z tego, jak nasze układy nerwowe są stymulowane przez platformę, na której pracujemy. Ostatnio teraz wspomniałem, że patrz, że jest mm -hmm. tak, że często na YouTubie wpadasz w falę takiej, w której jakby, że algorytm jak cię bierze do góry, to jest, jest tak, klepiesz, 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 potem jeden film ci się wybija i co się potem dzieje? Każdy następny też idzie dużo lepiej. Tak. Że wiesz, tu YouTuberzy nagle wchodzą na taką falę wznoszącą, i tak wiesz, drz, i to ci napędza stary fazę mhm. maniakalną. Że wiesz, klepiesz, 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 klepiesz. Tak, i... a jednocześnie musisz ją mieć, żeby się z tym wyrobić, bo jakby wtedy twoje ciało dziwnie. Dokładnie, się więc chodzisz taką adrenalinę i nadupiasz na mega tempie i ciśnie, żeby to 5 mhm. minut wyciskać. Tylko wiesz, że robisz to, robisz to, robisz to, robisz to na dużo większych obrotach, niż normalnie pewnie dawałbyś radę. No i w pewnym momencie. Jak te, te wyniki, zawsze nadchodzi w końcu stagnacja albo spadek, mhm. i wtedy jest po pierwsze, yy, masz hiperkompensację te, te, tego całego stresu na układzie nerwowym, który na przykład przez ileś miesięcy zbudowałeś, i nagle do ciebie dociera, jak się przetyrałeś. Masz jeszcze spadek wyników, i mówisz, o nie, wyniki spadają, skończyła się skur, fala. Skur, Co teraz stary i wchodzisz, wiesz? No, w takie w takie jazd. fazy, że masz mm. taką handrę. Nie chcę używać słowa depresja, ale jakby depresja w sensie długu. Ale duch, też może być, nie w sensie długu. W sensie zależy, że masz... jak głęboko pójdzie, bo niestety zawsze jest to ryzyko. Tak, że... no i masz stare receptory dopaminowe, przepalone, bo tak to masz cały czas łapki w górę, subskrypcje, komentarze, kasa. Wiesz, ludzie cię zaczepiają na ulicy, mówią, ale zajebiste rzeczy a, robisz. Fajne dookoła. słowa, masz tyle bodźców i wiesz, osiągasz pik potem przyzwyczajasz się, że to jest norma i potem, jak z tego spadasz niżej, to spadasz ze swojej normy poniżej normalnego no. poziomu, tak? Każdy mechanizm uzależnienia no działa. Właśnie. No właśnie, bo no. to jest takie... Uzależniające. To jest no. To jest takie czpanie. tylko Ćpasz że naturalnie dopaminę... sobie to produkujesz, w sensie, wiesz, swoim, swoim trybem działania naturalnie to produkujesz i jesteś na tym takim nakręceniu, ale tak, no to jest uzależniające, mega uzależniające. Tak. No już nie ma miejsca u mnie na kolanach, no przepraszam Niekciu. bardzo. Ja już jestem zajęty. Idzie kotek? No? hej. Bo te to się zawinęły, tak? Zamiotek se patrzył takie słodkie, bo głowa przy głowie normalnie śpią. Jeszcze, jeszcze kaktus ma łapkę na nim. A, na niej a jeszcze ten. Do, a ona na nim. <laughs> giga urocze. Kaktus, lucynka i karmel są najbardziej tacy a, do okay. przytulania. A kaktus właśnie najbardziej z człowiekiem. Irek jest taki, że on głównie na wędkę ma vibe. Pranio to tylko do Claudi. No, a teraz jest polowanie. Uh -huh. A Karm, Karmel też tylko do Claudi. No, no ale dzisiaj. dobra, tak. bo my strasznie dużo tych okruchów żeśmy tam tak. Ale udało, udało mi się trąbę gdzieś wpleść po mieście. Tak, pomiędzy, to było nawet niezłe, tak, dobry follow. Tak, pleśnią, więc to tak. mi się, ale skoro mówimy o pieniądzach, to yy, trochę o pieniądze też się pokłócili właściciele kanału sportowego. Mm. Tak, myślę, można powiedzieć, bo tam weszły jakieś kwestie umów, prawników, sprzedaży udziałów, nierówności. Yy, A, problemów znaczy... finansowych przez ostatnie dramy. Ogólnie bardzo tak. Szybko to eskalowało do Tak, bo w takim mega, mega, mega streszczonym wariancie, jeżeli ktoś tam nie śledzi albo no nie zna kanału sportowego, no to nagle się pojawiły doniesienia, że. Znaczy, najpierw była taka zadymka, nie wiadomo o co dokładnie chodzi. Potem pojawiły się doniesienia, że Krzysztof Stanowski odchodzi z kanału sportowego. Tak. To były trochę takie plotki. W finale rzeczywiście przestał tam się pojawiać i to się potwierdziło, że rzeczywiście odchodzi. Ogłosił swój nowy projekt i jednocześnie zaznaczył, że sprzedaje udziały. Było to o tyle fajny myk, że znaczy fajny, no fajny jak fajny, to też dla kogo, że on swoje udziały posiadał jako spółka weszło, w związku z czym zmieniając prezesa spółki weszło, czy też sprzedając weszło, no zmienia również udziałowca w kanale sportowym. Tak no, daje mu to dużo większe możliwości niż tak, innym wspólnikom, Tak, to rzeczywiście. Istotem, tak. Bo inni byli z imienia i nazwiska. Dobrze się ustawił, tak. nie dobrze to rozegrał z jego perspektywy. No i w finalnym dotarliśmy do etapu, że właśnie zapowiedział swój własny projekt, w międzyczasie tam szczególnie Borek się bardzo mocno tam wypowiadał się. na temat Stanowskiego, reszta troszkę to tak próbowała tonować, ale no poszło jest w słowa w świat, więc czuć, że tam jest taka napięta atmosfera, no i Stanowski odpowiedział na to tweetem, że... No, planuję powiedzieć prawdę, Tam już nie pamiętam dokładnie, jak ten tweet brzmiał, On ale... powiedział, że kłamanie w moim temacie może za sobą mieć takie konsekwencje, że w odpowiedzi na to powiem prawdę. Tak, coś w tym stylu, coś, coś tak, takiego. tak, tak, coś tak parafrazując. Coś... więc rzeczywiście, że no, tak pachniało drama w kanale sportowym, nie? Tak. coś w tym stylu, no i dzisiaj... To chyba dzisiaj tak wczoraj, albo dzisiaj pojawiły się te screeny, że podpisano i nowym. Sprzedał udziały do Maćka Wandzla. Tak. Gdzie Maciek Wanzel jest byłym właścicielem Legii Warszawa, no i jednym z dwóch. Podobnie zresztą Boguś Leśnodorski też był właścicielem mhm. Legii Warszawa. No i pan Wanzel Leśnodorski kilka lat temu. No, kilka, można powiedzieć, yy, to oni byli inwestorami no, w Abstra. Tak, w Abstra. Tak, oni dokładnie. byli inwestorami w Abstra. No właśnie. No i w finale tam ludzie też się dokopali. Widziałem, na jaką to kwotę jest. Tak. E, tak. O, to nie I, tego. No bo chodziło o to, że jak miałeś zdjęcie tej umowy, które wstawił stanowski, ktoś no. podkręcił kontrast i tam okazało się, że prześwitują litery. No nie o, wiem, na ile, nie o, wiem, na ile nie to jest legitne, no. ale ludzie tam pisali, że to było około 2,5 miliona. Nieźle. Tam była najpierw jakaś no kwota sens, 500 kwota. tysięcy i potem jeszcze 2 miliony skądś tam, nie? Że ten podwracali literki, coś tam. Ja też nie chcę tutaj, żeby to był jakiś fake czy coś, ale no tak było Wybrać na... To przez ten... palce. Tak, Sek ale, ale wynikało to z tego zdjęcia papierów, nie? Okay. Więc że to była Ciekawe. gdzieś taka kwota, no. Ma sens ta kwota, tak sobie myślę, jak jedna czwarta udziału w kanale sportowym. No wiesz, ostatnie, jak dobrze pamiętam, jak w newsach nagrywałem, to oni e, za poprzedni rok tam wypłacili sobie po milion na głowę, nie. No. I jeszcze mieli jakieś tam pieniądze do tej całej spółki, zostawić na rozwój. Więc... No to na pewno, więc fajnie, fajnie. No to dobrze, ale no właśnie niezadowoleni są wspólnicy Stanowskiego. On się jeszcze szerzej nie odnosił. On się tylko do jakichś pierdów tam odnosił na Twitterze, bo jemu zarzucili, że był nagrany jakiś odcinek z panem Mazurkiem, w którym tam mówili, że Tusk przegra wybory i w ogóle, czy coś, mhm. yy, ale że nie wyemitowano tego odcinka, bo merytorycznie był z, coś z nim nie ok. A Stanowski powiedział, że nie, no po pierwsze takie zdanie nigdy nie padło i właśnie przed chwilą sobie obejrzał odcinek, a po drugie to nigdy merytorycznie nikt nie sprawdzał odcinków nawzajem sobie, tylko każdy ten a odcinek nie poleciał, bo była cisza wyborcza i w ogóle co wygadacie za głupoty. Więc tylko wrzucił coś takiego. Jeżeli chodzi o, o jego wypowiedzi merytoryczne. A reszta rzeczy, ja mam wrażenie, że tam jest dużo takiego personalnego żalu przede wszystkim. Czyli Borek mówi: mam No, my się nawet... 4 lata temu na coś umawialiśmy, tak, wiedziałem kto nawet jest cytat, jakim człowiekiem. Że nie chcę dyskutować o kimś, to nie dotrzymuje pewnych słów i ustaleń. Realnie myślę, że Krzysiek jest bardzo zdolnym człowiekiem, bardzo inteligentnym, czasami cynicznym, jak każdy z nas z dosyć dużym ego. Tak, <laughs> to się akurat. Wiadomie powiedział, przytomnie. Tak, zasięgi mają dla niego szczególne znaczenie. Nie podoba mi się w tym całym procesie rozstawania sposób podejścia do biznesu, bo to jest dziecinada, usuwanie opisów z Twittera, Instagrama, nie? No oni jego nazwisko na kubku zaklejali w programach, także to no, nie jest no, tak, że to jest jednostronne. Tak, lata Pol temu... siedział z kubeczkiem i Stanowski było takim no, czarnym takie, paskiem no, zaklejonym. To też dziecinne, nie? <laughs> kiedy cztery lata, lata temu siedzieliśmy wspólnie w restauracji, to ja wiem, kim on był i gdzie był w swojej przygodzie zawodowej, co też jest takie tak. żuczku, no. <laughs> nie? No trochę tak to brzmi, no. Więc rzeczywiście ten, rzeczywiście to tak, no atmosfera napięta, Ogólnie co ciekawe też się pojawiła możliwość zakładów, czy Stanowski zawalczy z Borkiem na fajmie? Tak, a ja tak. widziałem za 15 chyba tam do jednego można było. A tak, jakieś takie, tak, tak, wiesz, jakieś takie ten, że rzeczywiście, rzeczywiście tam się zaczęła taka cała zadymka wokół tego. Tak patrzyłem jeszcze, co tu mam zapisane, że ten Wanzel też wrzucił oświadczenie swoje, no ale to jest takie, wiesz, totalnie. Tak, tak, będę się starał, będziemy rozwijać. A i że on nie będzie brał udziału jakby przed kamerą, tylko się skupi na tej biznesowej stronie. Nie? No nie no, ale to też tam można powiedzieć logicznie. Ale to on chyba w takim razie yy, nie wiem, czy on kupił weszło, czy kupił udziały po prostu, yy, wiesz, w, wiesz bezpośrednio, w kanale sportowym. Yy. Tak, on kupi, tak, kupił od, całą spółkę Weszło TV i. Kupił zmienił, całą spółkę Weszło. Tak, i zmienił jej nazwę na MBU Inwestycje. Okej. Znaczy inwestycji, Inwestycje, okej, okay, ma no, sens. No, no. Czyli rzeczywiście Stanowski zrobił ten myk, tak, dokładnie że sprzedał spółkę Weszło i nie potrzebował zgody wspólników na sprzedaż dokładnie, udziałów tak. i mógł prowadzić do spółki kogo chciał. Dokładnie tak. No, no to i to sprytnie, się też pewnie nie podoba. Ale, ale mega nie fair. Mega. Moim zdaniem biz biznesowo słabo. Ja rozumiem, że podpisali umowę na bazie, której mógł, ale wiesz, jeżeli to, co Borek mówi, to jest prawda, że oni ustalali, na przykład, że nie mówimy teraz o tym, że dopniemy wszystko razem, Stan powiedział spoko, spoko, a potem wrzucił informację, że odchodzi i że sprzedaje udziały bez porozumienia, no to to szkoda, słabe takie rozstanie, to zobaczymy nie? też, co Stanowski powie, bo on no ostatecznie, właśnie. to było tak, że tam ogłosił ten swój nowy kanał, tak, projekt raz, kanał, Zero, kanał, Zero, kanał, Zero. kanał Zero, tak, dokładnie, no i tam prosił o subskrypcję, bo to tam pomoże sponsorami i tak dalej, no. i to klasyka, tam chyba nie wiem, już 100 tysięcy tych subskrypcji miał, czy ileś tam, jak, mm. jak, jak widziałem ostatnio na Twitterze, bo odliczał, najpierw dziękował za tam, nie wiem, 30 i zaraz tak, bo, bo to nakręcało bo 80, kolejnych, wiesz, tak. jak to działa, nie? Oczywiście. Więc ten, no i co ciekawe, ten jego kanał nie, ma nie być taki totalnie jego, go, tylko na zasadzie, że mają tam też ludzie. Jacyś że to pracowie. jakiś projekt jest i w ogóle. Teraz, to jest pytanie, teraz jest takie otwarte pytanie, czy on będzie tworzył jakąś konkurencję, czyli będzie to tematyka sportu i tak dalej, czy na przykład się totalnie od tego odcina. Wiesz, bo już mu się nie chce o tym gadać na przykład. Zobaczymy, on to odliczanie robi, nie wiem, czy widziałeś tam od 120 chyba do zera, leci. No planowany start 1 lutego ma być. Dokładnie, czyli odlicza do 1 lutego. Tak, no? plus minus, tak. to tak ma wyglądać. No. Tak, on tam wrzuca liczby, jakieś ciekawostki dotyczące tych liczb, takie sobie. No, zrobił. mówmy się, że. No, kasę na start ma, nie? Tak, no, to tak, na tak. pewno. I ma być to jakiś jego największy projekt, nie? Także, no, zobacz, no wiadomo, to wiesz, jak to YouTuberzy. No bo ten on już by się, w... on już O, tak. ja wyskoczył. Tak, ale no, no w tym, no okay, jak zakłada kanał, no to jest YouTuberem, tak. mimo wszystko. Niech no, był Tiktokerem na przykład. No Sama tak, sobie tak mówiła, no, po więc, wyborach już od miesiąca. Więc, więc rzeczywiście jest YouTuberem teraz jest. na pełnej, no bo jeszcze z własnym kanałem, dosłownie tak. własnym. No właśnie. No, więc I tutaj możemy bardzo płynnie przejść do wątku. Fame bo. Tak. Wielkiego odrodzenia. Tak. No. Bo właśnie to miało być Fame Friday Arena, ale wolny termin na obiekt chyba był tylko w sobotę. Mhm. Więc jest w sobotę gala, jest Fame Reborn w związku z tym. A ciekawostka. Ja no nie rozumiem. wiem, nie wiem, czy ta gala jest taka Reborn. W ogóle ja mówię, kurde, Reborn, to co tam będzie? To pewnie Polak Ferrari 4. Ja akurat teraz oglądam Spartakusa, to mówię, a ja jakąś arenę zrobią, wiesz, gladiatorzy. Bo walka rycerzy jak na pierwszym <laughs> Fame'ie. <laughs> tak. To miło. by było coś. Mówię, może coś jest taka... Zwykła karta. Co tam jest Ribornowego, tak szczerze, w tej karcie. Przepraszam, tutaj za. Masz kartę? Pewnie masz kartę. No, a bo mam... widziałem, że masz w notatkach. Tak, no no co, no to lecąc... No czyli ma lecą dołu. Z... E, Zadyma szeliga, karta... nie Szeliga to. Zadyma wrzosek. To fajne. Tylko ludzie się zezłościli czemu walka otwarcia? Mhm. Ale ogólnie dobra walka. Będzie oni są w boksie? Mm, tu nie jest. Małe rękawice K1. Małe rękawice K1, fajnie, czyli okej. Okay. Fajna walka będzie. Tylko no to... walka otwarcia to ludzi zaskoczyło. Znaczy, ludzi chyba też bardziej zaskoczyło to, że oni są pierwsi, a na drugim miejscu jest. Są ty P.R. -y z Goats, co tak, się podtapiały. Iga nie czytaj nazwisk, proszę, nie promujmy. Dobra, nieważne, i tak Przecież wszyscy czytałem, je znają. Ale już. są na tej karcie, to wszystko. No są. No, no właśnie, i ludzie tak mówią. Ciekawe, że wystarczyło się. Tam chyba ktoś taki też dał, że wystarczyło się dusić w Goats, żeby. Być... Złamać zasady fair play ustalonej konkurencji i, no i dostają kontrakt fame. I co to pokazuje? że idziesz i opłaca się odpiąć takie akcje, bo okay. dostajesz profit, a jak ktoś trzyma się zasad i zachowuje się fair, to na niego. Ale ja to plus, tak mi się nie podoba ta decyzja. Plus, wiesz, no, że masz jakby no dalej walkę, czyli tak jakby, wiesz, ten, niż, wiesz, niż Polish Zombie i Zadyma. No... Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Chyba, że nie wiem, wychodzili z założenia, że, nie wiem, walka otwarcia jest bardziej prestiżowa, no, nie, no myślę, nie, myślę, że jakby mogli dać jakby, wiesz, że moim zdaniem to jest pomysł, że Zadyma spolisz Zombie... W, na YouTube'a, żeby zachęcić ludzi do kupna. po prostu, bo jest dobra walka, to jest okej okay pomysł, mm -hmm. tak co do zasady, tylko jak ich dajesz pod typierami z GOAT, co się no, podtapiały... No, to tak przeciwnie wygląda, no. no po nie, ja, jest, ja jestem na nie, nie podoba mi się to, no, że ta walka ma miejsce. Później masz kontra Bóg Estetyki, to też dosyć specyficzne zestawienie. jaki obaj, nie? Po prostu. Tak, ale dosyć specyficzne zestawienie. Mam wrażenie, że Natan tak pisga we wszystkich, że tam A można. A tego akurat nie pisgną. No, no właśnie, i takie was nagle. K... To ten sposób nie Dajcie Czyli... go, proszę, dajcie Natana na jednej gali, do, żeby Natana podkręcić, żeby on się zgodził, że na jednej gali zawalczy strzeligą i z Załęckim i doprowadźcie go, zamknijcie lekarzy gdzieś na klucz, żeby nie mogli temu przeszkodzić, i niech Natan Marcoń dostanie wreszcie. To o co tak bardzo prosi. No, bardzo Zapłaćcie mu za to pogrywa. dużo pieniędzy i ja chcę zobaczyć, jak on wchodzi najpierw do szeligi tylko jako ma zakaz wyboru piosenki do, do walki, zamiast piosenki do walki Natana, musi lecieć kompilacja wszystkich rzeczy, które powiedział o Szelidze o. i Szeliga musi być już w Oktagonie musi tego słuchać, żeby posłuchał tego przed walką. I no. tak samo jak Natan już z połamanymi rękami będzie wychodził do Denisa Załęckiego, po tym jak wyjdzie z klatki z Szeligą, to tak samo wszystko co o Załęckim i musi wielka grafika się pokazać, tak, którą stawił na Twittera, tak. Tego, jak Denisowi Załęckiemu miłe rzeczy w pupę Dang. robi, co zasugerował. I też Załęcki musi czekać yy, i niech zawalczy z nimi i się skonfrontuje. I Natan sam to powiedział, że warunek jego jest taki, że sędzia zamknie oktagon na klucz i go połknie, żeby nie dało się wyjść. Więc ja bardzo bym chciał, żeby spełnić wszystkie marzenia, marzenia Natana Marconia, i ja się dołożę do jego garzy nawet, jeżeli Jezus generacja będzie maria. chciała to zorganizować. Ja bardzo chętnie bym zobaczył taki pojedynek i nawet, nawet nic za to nie chcę. Chcę ale tylko, to, żeby się to wydarzyło. Ale to miałbyś ten, takie poczucie co? Sprawiedliwości? Czy czego? Bo to takie... Nie, wie... po prostu mój wewnętrzny widz by się bardzo ucieszył. <laughs> jakoś, no, tak... ciało, ciało Natana by się nie ucieszyło. Nie ucieszyłoby bardzo, się, boś, ale jego portfel... Ciężko by było z tym Bogiem jego portfel Estetyki by się po ucieszył. takim starciu, mam wrażenie. No, bo... Ja, po prostu jakoś tak bym chciał, to, żeby to się spełniło, o czym on mówi, że jest taki pewny. I to byłby taki dobry znaczy, sprawdzian akurat... przed tym UFC, bo on powiedział, że wiesz, ćwiczy kung fu, żeby do UFC pójść, więc to byłby dobry no, sprawdzian. No czy wiesz, no inaczej powiem, no z tym Szeligą to już się akurat długo ciągnie, nie? Bo tam już pamiętam na konferencjach jakieś nie, ten, takie, te te podjazdy, to tam już bardzo długo jest, aczkolwiek ja mam wrażenie, że to Inaczej, no pod względem konferencji i patoli, która by tam się działa to pewnie nawet by oddało, nie? No bo wiadomo, żeby tam latali do siebie, rzucali rzeczami i tak. w tym sensie by oddało tam da federacji z zasięgami, więc no. pewnie to sobie myślą. No ale w OKTAGONIE to. No, szybki, szybkie spanko. No, no każdy by się do domu. Bawił, no bo to, to Ewentualnie. No, bo to może... Ale no o to chodzi też we free fight, tak właśnie, że masz typa, który kozaczy przez rok, mówi, jak to go nie połamie. Hmm. I potem oglądasz, jak dostaje Bęcki, i ludzie właśnie mają to takie poczucie, ale mu dobrze, lekcja pokory, za to, że kozaczył, że to też jest scenariusz pewnie. Natan się z tym liczy, że to się wydarzy i to jest jego rola w tej grze. Znaczy, tak, znaczy, inaczej, ja mam takie dziwne z Natanem, bo on z jednej strony mówi, że tam wiesz już z tej Warszawy, że już go tam ci ludzie niszczyli. Oczywiście, że to jest populizm. Pod Ale kamerę. wiesz, nie, że, tam ta, że on się teraz już zmienił i tak dalej. No i nagle rzeczywiście tam wiesz, że gdzieś tam był ten zapowiadany jakiś materiał, tam nie wiem, z konopem czy z kimś tam, że on ma jakieś tam swoje rzeczy i tak dalej, że to wszystko pokaże, że on jest też innym człowiekiem. I wiesz, a w finale patrzysz go wychodzącego tam, wiesz, ubranego w jakiś szlafrok, okazuje się, że pożyczony od tam kogoś, już nieważne. Dobra, jeszcze szlafrok to, nie, to ale jest nie, ale, najmniejszy, ale wiesz, najmniejszy problem. Tak, nie? tak, ale tak mówię, mówię, że to wiesz, jakby te gadanie o pieniądzach. Za to... Dubaju był kupować mieszkania nawet, tak, na nawet. No on ma tyle pieniędzy, że on w walczy tak za jawkowo. I dziękuję federacji, pasji. że może spełniać pasję. <susur> No ale właśnie no ale to, to chyba to właśnie... taki cel ma, jak masz no, reakcję, To chyba taki cel. Że ma, gadać no. po prostu jak najwięcej pierdół i bzdur hmm. i żeby ludzie się pukali w głowy, nie? No, no, jak, no taka jego rola w tej federacji. Na no, no, Natal Marcońń po wynalezieniu Freak Fightów, z Knerus no szosuje sobie, wiesz, po górach złota. No zobaczymy, jak to pójdzie, no kolejne zestawienia mogą być ciekawe, bo kolejnych ludzi w kur... Także no zobaczymy, nie? No on naprawdę się ma taką gdzieś. listę wrogów, człowieku. Stara się bardzo. No. no chyba tak poczuł też ten klimat, że to tak trochę działa. Bo on, jak próbował merytorycznie się wypowiadać, to kompletnie to nie działało. W końcu odkrył trash talk i zakumplował się za Madeuszem Ferrari. Z ekspertem. Z ekspertem w tej Szybnie dziedzinie. Szybkie szkolenie i lecimy, no, jedzie, no i jedzie, człowieku. Jak flip i flap wyglądali na tym To Do cage'a jeszcze zaraz przejdziemy. Jak tak. siedzieli we dwójkę obok siebie, jeszcze tam ludzie pisali Ferrari'emu, że jak wystrzelony siedział. No. Było tak, że Natan coś mówił na przykład, tak pięknie wyglądało. Na tym mówi: no bo ja teraz w Dubaju kawalerki kupuję, a Ferrari. Tak ja głową, brakowało, żeby powiedział. Totalnie się z Tobą zgadzam. Tak, stary tak było. Jak po prostu Boxel z Ulfikiem. Tylko jeszcze bardziej, bo oni obaj gadają takie rzeczy i obaj się tam nakręcają mm. nawzajem. No mówię, a Ciebie to Turski nienawidzę. No, nienawidzimy Cię, Turski. Mm. Takie gangreniaki po prostu, dwa. O Jezu, cudowni Oj, będzie to używane też do nas, że Przy... my się tam przytakujemy sobie, więc wiesz. No dobra. No, ale no zgadzam się z Tobą, stary. No, to mogę powiedzieć. <laughs> Potem masz Grek kontra Polak Fajna walka. W sensie pod tym względem, że pierwszy raz jakaś federacja sięgnęła po Twitterowicza no. i stary jaki jest baz na Twitterze. Tam community to oszalało w ogóle, no. mam wrażenie. Ale to też trochę tak, yy, taka weryfikacja? No? Nie, to też ten klimat Fajne, mówisz, tak. Też weryfikacja, że skacze, wszystkich wyzywa. Wyzywa, chociaż jest inny kolor, który jest bardziej ofensywny. Ten Grobel 09 mm -hmm, chyba jest taki ziofek. To, ja to on tam wszystkich wie. Trzy razy bardziej niż Greg. Także ja bym chciał Grobela zobaczyć w oktagonie, jeszcze. Jakby no ale na, razie te beccy, na razie no, mamy tebeczki. Na razie mamy Grega. Na razie mamy z zgrzewkę. Na no. razie mamy Grega. Fajny strzał. C ciekaw jestem, jak to się przełoży na konwersję. Moim zdaniem odważnie i, i dobry pomysł, żeby wziąć Twitterowicza. No, i Polak ma jakąś walkę, inną niż Sferali. To tak, też miło odmiana. Coś jakaś inna historia, tak, coś ciekawego. No zobaczymy, jak to się teraz będzie toczyło, ale może jakieś nowe wątki będą. I Polak chyba ma szansę że, być chyba, pozytywnym bohaterem w tej walce. Chyba, że Grek będzie uderzał w to samo, co wszyscy, nie? Czyli tam jakieś no. takie rzeczy, co go tam. Tak. No, no, no dobra, no, ale to tamten. Potem mamy nawciaką kontra Lizi. Jestem nieobiektywny, no bo właśnie. wiedziałem od dawna Natalia mieszkała u mnie na chacie i ćwiczyła u mnie w klubie. Więc... No właśnie, dlatego chciałem powiedzieć, że tu może być ten. Ja możesz Ty powiedzieć, co uważasz. Co ja uważam? No wiesz, no, nie, no inaczej. Po pierwsze, Nawcia debiut. Po drugie, Liza dobrze się napala. no to trzeba jej przyznać tam, czy ktoś ją lubi, nie lubi, ale... Jest w Octave, niezła. No, no dobrze się prezentuje niezła. w Oktagonie i ma takie parcie do przodu. Tak. Więc rzeczywiście ten... Także ja uważam, że Nawcia pod wieloma względami ma, no, bardzo trudne wyzwanie, nie? W mm. sensie ja rozumiem, jak się zrodził ich konflikt, tam się cisnęły i tak dalej, jakieś tam swoje wątki, dobra, wiadomo, jak tam... To no też bo... jest realny konflikt w tle, to jest y, Tak, to jest akurat w tej plus, walce. bo rzeczywiście... Gdzieś to tam się zrodziło, tylko wiesz, to było też tak dawno, że nawet ludzie nie pamiętają, wiesz, po tych wszystkich dramach, że one tam się kiedyś kłóciły, ale to przypomnijmy, ja że Tylko pamiętam, tak. że było coś tam o robieniu pały Franiowi i to, to a, wszystko, co no. zapamiętałem z tej wymiany zdań. Tak, ale dobra, no kłóciły się, nie? Tak. Powiedzmy, rzeczywiście gdzieś to było, teraz już tam mało kto pamięta, no bo zanim tam się to ziściło zestawieniem, no to tak wyszło. E, więc ten natomiast Nawcia ma też trudne zadanie, no bo debiut, nie? Czyli bardzo Oczywiście. tutaj psycha, doświadczenie takie, jeżeli chodzi o Lizę. No, może no, a, a Kaliza do trzeciej walki wychodzi. No właśnie. No, nie? Więc to, ten, jednak, to jednak więc, no, jest trudny różnica. orzek, no ale może się okaże, że nafcia ma ten jakiś wrodzony talent, nie wiem, wyjdzie jakoś na luzie. Różnie bywa, nie? Różne te debiuty są. No. Zgadza się. Zobaczymy. Zgadza się. Ogólnie myślę, że. Tak z mojej perspektywy, fajne zestawienie, bo jest konflikt. Wiem, mm. że dziewczyny będą miały programy na pewno, takie, gdzie będą mogły pogadać yy, między sobą, więc ja bym chciał to zobaczyć pod tym względem. Walka myślę, że będzie przede wszystkim dobra, bo widzę, jak się przygotowuje Nawcia. Walka jest w K1, Liza dotychczas walczyła w MMA, więc yy, tutaj też będzie inna formuła dla niej, więc Liza będzie debiutować w innej formule. Mm. A wiesz, jak ja robię czasami z chłopakami w klubie sparingi w K1, to jak ja normalnie ćwiczę MMA... To jest trochę inna gra rzeczywiście, mm. bo wiesz, masz inny, inną pulę ruchów, nagle jakieś nawyki, nie możesz ich zrobić, więc to będzie ciekawe. Ale też mm. przypomnij mi, czy to też nie było tak, że Liza dobrze się w stójce prezentowała właśnie? W sensie, wiesz, że ona się dobrze tak intend nogami nap***ała, to była, pamiętam i była, była rozciągnięta. Niezła, była niezła, ale moim zdaniem Liza przede wszystkim bardzo dobrze jak na kobietę parterowo pracowała, dziewczyny często nie lubią parteru. Mm -hmm. I otwarcie o tym mówią, a Liza naprawdę wchodziła, i ona była i Dominika rybak, nieźle sobie z Dominiką mm. radziła w parterze, i z kim Liza miała drugą z nami chyba. No. Nie, nie pamiętam, że to było K1, czy MMA. Ale tak, pamiętam, ten, że z Dominiką, taka... Liza sobie nieźle radziła w parterze i ona ogólnie spoko się ruszała. Ja też się jaram wszystkimi walkami właśnie w stójce, bo wiesz, dla mnie to jest ciekawsze po prostu. No, Dla, z perspektywy widza, nie? No. Jakbym trenował, to bo inaczej, ale z perspektywy widza... Tak, jak trenujesz, ten... to lubisz sobie na ten parterek też popatrzeć, bo ja na przykład patrzę i widzę, jak chłop ręką pracuje i po parę centymetrów się przesuwają, mówię, o kurde, tamten nie widzi no. i zaraz tą rękę tam ustawi i No masz tą wyobraźnię, co się może stać i tak dalej widzę, ja ta tutaj, i ta... widzę na przykład, wiesz, teraz widzę takie rzeczy jak ktoś nogi wchacza. mówię, o tu wczepia blokową. mówię, o tu na przykład robi nacisk łokciem na mostek czy coś, mówię, takie hmm. wiesz, małe rzeczy i... i ja to doceniam, ale dla widza to ktoś po prostu rękę przesunął no tak, wiecie, on, on nie widzi tego, ale to też może dlatego dzieje. też tak jest, że wiesz, we freakfightach często jest taka różnica w tym parterze, że ktoś ogarnia, a ktoś taki i wtedy kurde, czy tak u kobiet często było, że wiesz, która obali, dosiad, koniec. Tak, gramy pound i, i dziewczyny robią I, tak, tak i nie umieją wyjść. I koniec, i koniec. Przecież to ciekawe, bo jeszcze laski mają silne biodra, czwóry tutaj pośladkowy, więc one mają idealnie hmm. pod podrzucanie, nie? Jeżeli, jeżeli o to chodzi, no ale no jakoś tak wygląda. no ale to, to dlatego faktycznie. mówię nie? że z perspektywy no. widza te często też jest to inaczej ja sobie też muszę poglądać jakieś takie profesjonalne walki nie i zobaczyć wtedy no właśnie i nawet wtedy ale wiesz chodzi mi o taką perspektywę laika nie, no. ale że jak widziałem czasami różne ujęcia, takie, wiesz, z walk tam na UFC, nie? No. no to czasami, mimo że to było, wiesz, ta Ani się pomaci i tak, ale to było dynamiczne, dynamiczne. aktywne, ciekawe. No. A to niestety we flick fightach, jeżeli się spotkają takie osoby, zresztą tak jak walki w biura, nie? No masz takie, no z perspektywy widzenia masz takie. Więc no, ile do końca wiesz, gdzie jest, aniżeli. Ja tak, wolisz, wolisz no, to, to wolisz takie na planko. Tak. No, no, teraz w ogóle mi się podoba ta karta pod tym względem, że masz trzy walki w MMA, trzy walki w boksie, cztery walki w K1 i jedną tą taką mieszaną, bo tam walczy bokser, nie pamiętam znaczy, Bo to niektóre nie są podpisane w ogóle. Ja ci będę mówił, która jest jaka, jak mi będziesz Okej, okay, No, bo ten grek kontra Polak na przykład, bo MMA. Tu, MMA jest, tak? Oni są MMA. O, 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 To jest nie podpisane na tej grafice, więc to... Dlatego, że to jest MMA. Aha, okay, czyli on nie podpisuje. Nie podpisane to jest MMA. Aha, dobra, czaj. Są trzy, trzy niepodpisane, więc to, dobra, te trzy okay. to są MMA. Dobra, czaj. Myślałem, że może, nie wiem, na konferencji będę ustalać nie, formułę. Nie, 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 nie. Okay. Chyba, że czegoś nie wiem, ale raczej MMA nie podpisują po prostu. Dobra, no to tutaj kolejne zestawienie to jest japoński Dwal kontra Vampir i to jest box małergańskie. Zajebiste zestawienie. W sensie okay. zawodowcy, ale nienawidzą się. Nienawidzą ci goście, będą dobre konferencje i boks. Ja lubię walki wampira, tak szczerze. Te, co widziałem oczywiście we Freak to fajnie się bije. To fajnie, tak fajnie widać takie bije. przemyślenie, często daje się wystukać, a potem każdy. Tak, on jest mądry, ma twarz, jakby miał cię zamordować, tak od oczywiście. No, ale on wygląda jak taki. Naprawdę. No. I jest tak, że po nim nic, on zbiera ciosy, nic nie widać na twarzy hmm. zupełnie. Nie, on no. potem coś tam opowiada, jakiś kontuzje. No, jak złamałem sobie... rękę w coś, tak się <laughs> ma... ja wiesz, Nie drgnęłam mu tak, powieka masz... nawet. A wtedy, kiedy? No, niesamowity jest. A jakby Dominik yy, Zadora, no też jest świetny. No okej, okay, Alan z nim wygrał bardzo ładnie. On wskoczył na niego i go chyba zadusił. Alan, hmm. bardzo, to był bardzo efektowny knokaut, nie? Pamiętam, że siedziałem yy, wtedy jeszcze przy monitorze. I mówię, ale no, ale Alan nie ma szans, Alan nie ma szans, Alan nie ma szans. Alan wskoczył, uf, hmm. zadusił go i koniec. To, hmm. to będzie dobra walka. Zadora z Vampirem. Discounta skontra Najdziwniejsze no zestawienie zast na świecie. Kto to wymyślił? Nie, znaczy... Rozumiem, ja by... widzę w tym koncept, jeżeli Daro przyjdzie na konfę i zacznie obrażać Disa, przebierze się za orka, zacznie krzyczeć, że kocham Grecję yy, o, i memować daj, daj, daj. z niego, to, to ma, i Dis się w końcu odpali i zacznie go wyzywać, mm. a, a Daro będzie i oddech krzyczał. No to, to to widzę sens na memiczny potencjał i potem Dis wkurzony wychodzi do Oktagonu i bije Ty, się z Darem. Tak, ale wiesz o co mi chodzi, że to trochę Daro Mm, jakby nie ma w ogóle związku z tym środowiskiem, wiesz, Kompletnie żeby to by ktoś z coś, żeby to, wiesz, miało jakieś takie podłoże, Kompletnie. to tutaj po prostu rzeczywiście tak będzie. Ty jak go mogę zaczepić? No wiesz, kiedyś było JD, nie. I, no. I, no, to są komentarze. JD się nie kończy. Pewnie. No, nie kończy się nigdy. Tak, więc, no. y, więc wiesz, więc pewnie coś w tym stylu, ale no nie wiem, też pytanie, jak z jakim mentalem na to DIS przyjdzie. No, Deez ćwiczy MMA od czterech lat, czy coś takiego. Dwa hmm. lata przed pierwszą walką już chyba zaczął ćwiczyć. No, tam coś wrzuca jakieś tweet, na znaczy nie tweeta, tylko na Instagramach, chyba i tak próbował trochę wzbudzić emocje, że no, kto wie, wy, wiesz, no nie, że kto wie, kto wygra, tylko że no co prawda Daro ma tyle przegranych, ale oczywiście, za to że idzie za Darka. tym duże doświadczenie. No, <laughs> ja to, ja oczywiście, no. że wyjdzie, zmasakruje tego Darka, jest tryhardem, ma formę życia, ćwiczy MMA w piwnicy od czterech lat i nie rozumiem tego zestawienia. Rozumiem, że. Oni sksają obaj się zabunkrowali, że jeden chce MMA, drugi chce K1 no i nie dojdzie na razie do tej walki, ale naprawdę, naprawdę dla Disa znalazłbym dużo fajniejszych przeciwników mm. niż Daro Lew. No a darka to. z kimś innym też sparował. No wiesz, może to spoko. jak to w federacjach, no potrzebowali zestawić, akurat tych dwóch daro nie miał coś tam. No wiesz, że czasami tak domowy, chociaż czasami, randomowo dziwne, wychodzi, czasami robi się też coś dziwnego na zasadzie, a zobaczmy, co się wydarzy. Tak, i jakiś pomysł. I nie będzie, a ja tych dwóch no, nie no, zawalczy. Znaczy, i... ja, to też jest tak, że czasami przed konferencjami zestawienia wydają się nie mieć sensu, a potem po konferencji się mówi, ej, ale dobre. Tak, Bo no, wiesz, no, właśnie bezdomowo. przyjdzie jakiś darek, zacznie mówić, co ty orku zamknij mordę, a się w końcu odpali, złamie się. Przyjdzie jakiś widz do mikrofonu, coś. Zrzuci, zacznie się jakaś jazda. Hmm. No. No Zobaczymy też z Diisem, jak to będzie, bo on tam, wiesz, generalnie na tych konfach, jak były te highligowe, to on. Spokojny tak, spokojny był. Tak, strasznie taki na spokój stawiał na ten no. i taki raczej był stonowany. No, zobaczymy. Potem mamy Koro kontra Ferrari. Fajna walka, o, ale dobra no. walka. Hmm. Dobra walka. Mnie ciekawi, ja tu bardziej na te konferencje, bo Koro ma gadane, Ferrari Magadane to fans. wiadomo, tak, coś tam się obszura i będzie... Skillowo dobra walka, Koro, ja bardzo oglądałem z y, dwa 3 razy jego walkę z Edziem, zajebiście się rusza, mhm. zajebiście się rusza Koro i moim zdaniem, on ma taki fajny luz, no moim zdaniem Ferrari może mieć problemy z nim. Tak? Mm. Okej. Okay. Ale i tak, ja, znaczy walka to walką też jakby spoko, ale wiesz, ale ja te konferencje czekam, co tam się będzie odpalało jakiś Pristanie jakieś tam może być fajnie. No i potem mamy Street kontra Contra Storming. Ciekawa walka, bo tam jest także no pierwsza runda moc. parkę po wypiesaleniu. że nie <laughs> wiem, czy oni go wzięli. To już swoją drogą. Ale to na własne ryzyko SEFIN no, go bierze. Bo to wiesz, tam te oświadczenia były takie mocne, nie, że wiesz tam już. Nie no nie, będziemy... nie dziwię się, no facet mówi, że będzie, a go nie ma, że coś zrobi i tego nie robi. I to hmm. jest na i się powtarza X razy. No, i on przeszedł no i do prime, łamiąc zakaz was. konkurencji. Wszyscy, co łamali zakaz, mieli no. nie mieć powrotu. No i wiesz, i wraca Norman. Ale to umowa zerwana już, bo nie ma innej federacji. No, no. Nie, no to nie, ale sam pomysł walki, że dostaje boksera i masz na zmianę walki boks K1, boks K1, zajebiste. No, frikowe. Frikowe. No, Bardzo, frikowe fajne. Spoko. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Okej, okay. potem szeliga kontra kontrabandura i to co? main event. Boks małe rękawice też. Mhm. Dobra walka sportowo. Nie sądzę, żeby dużo iskrzyło na konferencji, ale spoko. Serio? Myśli, że nie będzie iskrzyło? Dlaczego? Czemu Bandura miałby się liga wyzywać? Pod content może. No. Ale Bandura nie był nigdy jakoś. Ginol tak samo, jak z pasutem miał to się wyzywali, bo faktycznie wyniknęła spina, ale jak nie było spiny, to sebeker robili. Bandura, z kim on się bił? On się bił z kimś, w bo. A nie no. za Lanem nie. W boksie z kim no W boksie, się bo on bił? tam trenował, nie? No, ja z kim on się ten... bił w boksie? Się nie pamiętam. Nie zalanem właśnie? Kurczę. A to, nie, nie. Wiem. to był jakiś taki przeciwnik, nie, że wiesz, że... że jakiś, dobry był, tak, dobry, że dobry był, był ten przeciwnik. I Bandura z nim wygrał. Tak, i wygrał. Ale było ciężko, ale wygrał. Ja byłem na loży szyderców wtedy, ale nie pamiętam, z kim walczył. Kurczę pieczone. No, ale ogólnie nie wiem, ja się bardziej zastanawiam, jak się Szeliga zaprezentuje, nie, w tym boksie na małe rękawice. W sensie on ma to pierdolnięcie i A. tam, wiesz, i ten... Ale nie wiem, tak jakoś wiem. jakby to było wiesz, w takiej otwartej formule K1 to, to bym pomyślał, że no, może być ciekawie. A tak to jest to W troszkę... boksie może mieć problemy Szeliga. Tak, bo to jest tak bardziej pod, pod tego, pod bandurę, nie? Tak. To jest No, tak, ciekawe, tam... ciekawe. No, z ma zajebiste doświadczenie. No właśnie i to, jest, oktaganu, walka. I to oktaganu, jest dobra oktaganu, walka. Nie? Dlatego, to znaczy... że będzie zastanawiająca. No i main event. No... Sylwester Wardenga kontra Sebastian Fabiański w boks, małe rękawice. To, to, wiesz jak mi to brzmi? Jak wiesz... Ja, jak te mamy z tą z mamą, że wiesz, miała być walka nitro kontra Wardenga, nie? że tam dwóch największych przegranych i wiesz, mama mówi, no ale mamy walkę Wardenga nitro, <laughs> <laughs> Wardenga nitro w domu, w domu no, i tu znaczy spabijański, No, znaczy, no, okay. Hmm. Ok. znaczy, wierzę, że tam jest wariant. Znaczy, to, to jest okej, okay. no bo faktycznie hmm. Wardenga nie jest najlepszy i Sebastian Fabiański jest Oj, bardzo, bardzo nie najlepszy aż się pod dramę no kurczę nie mogę się doczekać ja na sylwestra bym mógł wyjść akurat do klatki byśmy byśmy sobie powalczyli ale co no Sebastian Fabiański no to ma szansę wreszcie dłużej niż 10 sekund w nie pobyć więc ja myślę że pod względem show walka odda Konferencje ja widzę te konferencje, to znaczy, bo znam Sylwestra i znam Sebastiana i wiesz, Sylwester jest taki twardo przy ziemi, do faktów, konkrety, wiesz, umie celne pytanie zadać, a Fabiański jest taki on często przybiera Ale taką arogancję. On też, też mula, jak by... się zacznie wypowiadać i czasami wiesz, zajmą do celu, to ku... To ja się ja zdarza, no. To się zdarza, tak. Ale widzę gdzieś jakiś potencjał na niezgodności między nimi. Słyszę gdzieś w głowie, jak chyba z o tym gadałem, że słyszę gdzieś w głowie Sebastiana Fabieńskiego, który nagle mówi: Bo ty, Sylwester, na dramach to taki kapitał zbudowałeś, spromowałeś się na tej pandemii. A nie, to o tym gadaliśmy ostatnio, jeszcze tam przed podcastem. To no z tobą w kuchni tak, o tym tak, w kuchni gadałem. Kuchni okay, gadaliśmy, z tak, z tobą tak. Nie tak, mówiliśmy, okay. że na kolejny. Bo w kuchni często z się przecinamy. No, no, tak, no tam tak, siło siło no, tak, się łączy. Takie temat. No więc. Więc widzę gdzieś Widzisz taki jakiś potencjał. potencjał bo, ja, bo ja taki byłem mega sceptyczny, że tak mówię. No ale zobaczymy. nie, nie Znaczy wiem, czy inaczej nam... tam jeszcze jedna rzecz może to uratować. ten druga walka. A Sylwester powiedział, że coś, się, coś będzie. Coś więcej. No, no i ludzie tu podejrzewają, że nitro wyjdzie i że oni celowo go tak chowają. Tak, no bo oni tak nie może na YouTubie się tam niby pokazać. Wiesz, czego się coś boję coś? tylko? No. Że Sylwester ma tą cukrzycę. Jemu cukier wypieprzy, to jego nie dopuszczą do drugiej walki. Hmm. Bo przecież on miał te sytuacje i po pierwszej, i po drugiej walce, że mówił, że No to, że mu... wiesz, Ma to ja kolano czytałem, ja, ja czytałem te komentarze generalnie, że ludzie na przykład się czepiali odnośnie e, Gochy, nie? Że, I zestawiali te sytuacje. No właśnie. Nawet w sumie on w to uderzał. Tak. I okej, okay, nie porównuj alkoholizmu do cukrzycy, czy tam, wiesz. No to też, też jest jakby Ale generalnie no, no, sam chyba kiedyś Wardęga mówił, że tam lekarz tak średnio na to patrzył, żeby on takie Oczywiście. przeciążenie organizmu robił, nie? Oczywiście. Zresztą no, kur... jakby już tam na etap stachując od lekarzy, bo wiesz, każdy organizm jest inny, no to, no, widać było w walkach i sam Wardęga o tym mówił, że mu to przeszkadzało. Tak. I że nawet jak się zajebiście przygotował do tej drugiej walki, to pod wpływem stresu, spięcia mięśni tak. i wszystkiego, no miał te skutki uboczne, nie? Dokładnie więc... Ale no wiesz, od tego czasu minęły z dwa lata. Nie wiemy, jak pracował. A no się nie wyleczył, się nie wyleczy, no ale jesteś w stanie, wiesz, zredukować stres na przykład w organizmie, pracując z psychologiem sportowym. Jesteś w stanie zażyć środki, które w taki stan cię wrzucą, że twój organizm sobie z tym poradzi. No teraz już wie, że to ma, więc może przygotowując się, wyjść do tego. Wiesz, ja też dzisiaj na początku mówiłem, no tutaj mam nerki i wiesz, po walce miałem dializę, ale mówię, dobra, ok. No to kombinuję, co mm. z tym zrobić, i jeżeli na przykład się okaże, że będę, będzie OK, mój organizm reagował, no to zakładam, że jeszcze kiedyś wyjdę i wystąpię mm. sobie. Zresztą ostatnio chyba właśnie z Rafałem Pasternakiem o tym gadają, on tam pytał, jak zdrowie i w ogóle. Ja mówię, no, słuchaj, pracuję. Będę robił testy, jak będę wiedział, że bezpiecznie dla mojego zdrowia mogę wyjść, no to wyjdę wtedy, mhm. nie? Ale jeżeli nie będę miał jakiegoś protokołu, on mi podrzucił, żeby sobie zrobić cały protokół przed walką i po walce, co dokładnie powinno się wydarzyć, mhm. żeby wiesz, mhm. z, z, nie dopuścić do tego, żeby zdrowotnie coś tam się wydarzyło. No jak będę miał to przerobione, no to wtedy będę mógł mhm. rozmawiać na przykład o przeciwnikach. Mhm. Może Sylwek sobie to ogarnął jakoś, nie? No, że, ale. Hmm. No nie wiem, mimo wszystko ja mam taki jakiś taki jestem, nie wiem, na to zestawienie. Tak jakoś w ogóle też do main event. Też no. oni to zrobili main event, no bo Wardenga. No i też. A, ty. Ktoś tam coś mówił, że Fabiański ma w kontakcie z. Tak, że, że on ma mieć main event i że on tak. ostatnio powiedział, że spoko nie ma problemu, ale teraz już może stwierdził. No już tym razem nie spoko. Dawajcie mnie kuchnię no na main event. Nie? No i a wtedy... on miał pierwszy main event? Eee... Z Wacem. Tak, tak, z Z Wacem ja tak, no. dokładnie. no. Z więc no. No, no. ciekawe. No, moim zdaniem trochę zmarnowany potencjał Sylwestra, no, który po gołcach po Pandorze jest ogromny w nie. ogóle. Tak samo zresztą ja, to możemy płynnie przejść do programu. Nie rozumiem, dlaczego na Cage'a go wstawili z Amadeuszem i z Natanem. W sensie Bo na jakieś zmarnowany nimi. kompletnie też potencjał Sylwka, mm. że nie potrafią... <grym> ale Fejm sam, <grym> sam poddymił. Fejm sam poddymił. sam <grym> poddymił, tak. Gwardęga nie miał do koło poddymić, na Cage'u, to, to poddymił do Fejmu. Po, to pomogli. To. Tak, no. Mówię, ale z typa dawaj, Dawaj to. Ale czemu Boxdale zdalę spokój obok? <grym> tam, nie, jest nie ma tutaj w studiu, o czym ty no, mówisz, no w ogóle, sią? tak, tam jest dużo wątków, aczkolwiek dlatego że przejdziemy. Tak, jeszcze tylko jedną rzecz tutaj dodam do tego poprzedniego, że wiesz, że Wardęga też mówił, że on tam odnośnie tego, że może w 2024, 2025 sobie wiesz, odejdzie z internetu w tym takim sensie, wiesz, bycia na topie, śledzenia wyników i tak dalej, mm. a bardziej sobie przejdzie na jakieś tam, nie wiem, rzeczy, ale takie czysto pod No bo w będzie pracował. Naprawdę no. jest taka, że on ma tyle kasy, że możesz pewnie do końca życia tam nic nie robić. Pewnie tak. Tak zakładam, albo takie zabezpieczenia jakieś finansowe. Eee, więc wydaje mi się, że mógłby sobie w ten sposób funkcjonować. I wiesz, może po prostu teraz trochę też cytrynę wyciska. Wiesz co mi no, chodzi? Wiesz, nie wiesz, po gołcach, po tym wszystkim, no to Garze na pewno ma konkretną na tym No kontrakcie. Tak, tak. No. Więc wydaje mi się, że to jest. Wiesz, może, może wyciska cytrynę do końca. Myślę, że nie? tak. Aczkolwiek tak teraz właśnie to, co powiedziałem przed chwilą mam wrażenie nie wykorzystuje jego potencjału marketingowego. Jeżeli chodzi o przeciwnika, sposób promocji, to że w dniu jak go ogłaszali, to on nie wiedział i Aj, to w ogóle się jakiś... dowiedział, wiesz, z Instagrama, że go ogłosili i zaczął wrzucać komentarze o marketingowcu. Wow, W sensie masz gościa, jak... No, tak on nowy... konop aktualnie też wiesz top tak jest po, po, tak, po, po, po pan do, tak i po to bo nowy do, do. marketingowcy poinformujcie mnie że najpierw że na przykład dziś mi ogłaszacie wtedy miałbym szansę też u siebie pozwrzucić. macie też opcję robienia postów łączonych, a nie, nie dali do się do tej this? opcji nie? No why to, you do this chyba że fame yy, wiedział że potem będą robić jakieś różne dziwne rzeczy i specjalnie zrobi, robią takie błędy, żeby ludzie mówili: A no, taka głupia, niezorganizowana federacja. To pewnie ten telefon Beverly też po prostu wynikał z niezorganizowania, mm, a nie tak. był intencjonalny. Bo to wiesz, dodaje ci czegoś takiego, że potem mówisz. Nie, no, no oni, skoro nie potrafią takiej rzeczy ogarnąć jak promocja Wardęgi, no to gdzie by zorganizowali taką akcję nie, z telefonami? To, na, to nawet, ja, <laughs> nawet, nawet, nawet ja bym się nie posunął <laughs> tak daleko, natomiast, natomiast jeżeli chodzi o ten telefon Bewedli, czyli de facto żony rozpary, tak. no to no on był intencjonalny to tutaj... Tak, tylko to yy, to może... Streszczać. Znaczy, no można powiedzieć, że był intencjonalny, no bo jeden z włodarzy to klep. Jeden z, jeden z włodarzy, tak, podjął taką decyzję. I to prezes To, ale... że jakby, jeżeli wierzyć w wersji wydarzeń bez porozumienia z innymi i o. bez porozumienia jakby z pracownikami i z reżyserką, no to, no, to inna sprawa. No. no ale jakby nie patrzeć, tak, no było to robione przez gościa, który jest prezesem zarządu Fame. no więc w trakcie programu Fame w stosunku do zawodnika fame przez tak. żonę tego włodarza. Która to... udawała, że nie jest żoną włodarza. Tak, jeszcze mówiła, że tam nie ma jakiejś, że nie jest, nie, zawodnik. jest, nie, jest powiem... nie jestem osobą z federacji, ani osobą tak. no, ten. To, to... Nie, nie ogarniam tak. na zapleczu zawodników przecież w Medical Point. Cie. Nie, no, wcale. Nie, nie, to się. Ja, 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 nie ja jestem żoną Ja się nie znam, tak. No to... Dlaczego? <laughs> <ślańczy> Why you do this? A potem, wiesz, a potem jak ludzie, wiesz, ja opowiadam o jakichś takich sprawach, mówię o jakichś możliwych teoriach, powiązaniach i tak dalej i wiesz, pewnym splocie zdarzeń, które ludziom się wydaje losowe, a ty mówisz, oj nie, 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 ci ludzie są, wiesz. No. Ten, i, na, I wtedy masz takie, a co ty dolicz, nie? A potem masz nagle telefon tego typu i masz takie, why? No nie Czemu? No, nie? Dlaczego? Ojejku, bardzo źle. Jest dużo tych pytań wokół tego telefonu tak naprawdę, bo wiesz, potem był... Znaczy inaczej, no bo też żeby każdy wiedział, po prostu był telefon żony Rozpary, która podała się tam pod aliasem, jak ona miała? Be, Beverly. Beverly. No i krótko mówiąc, zaatakowała Wardęgę, pytając, jak się jak czuje... Jak się czuje z tym, że zniszczył życie Box delowy. Tak. No i to, i to tam potem oni się tam kłócili, wchodzili sobie w zdanie, prowadzący próbowali to uciąć, trwało to kilka minut, sumarycznie Wardenga jej zadał takie pytania, to, dlaczego miałby to pominąć. A bo co, co innego miałby ona, zrobić. Ona tak. w zasadzie na to nie odpowiedziała, potem znowu było mocne ciśnięcie o ucięcie tego wątku i w sumie tak się skończyło de facto, no, tam nic takiego nie było. No... Ale to... schodziło o sam fakt, nie? To już nieważne, co się tam bardziej działo. Natomiast też był ciekawy ten wątek, właśnie, że boksel niby był na zapleczu, w finale prowadzący tak trochę sugerowali, że w sumie to nie był na zapleczu, potem... Znaczy no, powiedzieli, że nie był w studiu. No i dobra, ale chyba to jest tak naciągany ten, no... Nie, ja się nie zgodzę akurat. No, ja się zgodzę. Bo jako studio, raczej, <laughs> znaczy, bo budynek, studia, ja studio traktuję jako studio, a nie jako budynek. No dobra, ale chodzi mi o to, że oni budowali taką narrację, że hej, nie poruszamy... Znaczy, to, że nie powinno go tam być, bo według oświadczenia no. został wykluczony z bieżącej działalności no to Federacji, to jest inna sprawa, że jego tam nie no powinno być. Potem się być. okazało, że on musi przeszkolić wszystkich, bo sobie nie poradzą. No. Ale nie, ja uderzam w co innego, no. że oni budowali taką narrację, hej, nie poruszajmy tematu Bogzela, bo on nie może się odnieść, bo go tutaj z nami nie ma. Mhm. Ale to jest tylko, że był. No tylko że był. No czyli, gdy, czyli mogli poruszyć temat. No tak, no, ale, nie, u... nie, ale nie mógł się odnieść faktycznie, no bo nie mógł wejść przed kamerą i powiedzieć, cześć, pomagam, fejm, jestem tu dalej. No w sumie no z... mówię. Tylko, no tylko, no, tylko, że to, ja, to miło, mi że jednak pracuję tak, przypadkiem. Tylko mi się wydaje, że oni się bardziej obawiali tego, że na przykład wiesz, Wardenga to zaproponuje. Powie, no dobra, no to daj go tutaj, nie? W sensie mhm. padło pytanie, czy zniszczyłem mu życie? Jest jakiś wątek, że jest tutaj na miejscu, mówiliście, że jest odcięty. I ja mi się wydaje, że oni tak to ucinali, ewentualnie tak byli To jest 100 razy lepiej jakby Boxel tam przyszedł na a tak to taki, stylkiem. wiesz, taki skitrany ziomek, nie? Tak sobie to wyobrażałem, Bogzel taki skitrany. Powinien jak z rury Mario wyjść. I wiesz, więc no, widać, że takie mocno mieli tak powiedziane, nie? Na tej zasadzie, a, że ten. Więc ja, nie, ja po prostu nie kupuję tej narracji, bo wydaje mi się, że Bogzel mógł się odnieść, czyli był na miejscu, czyli mogli mógł to zrobić mógł to, mógł to Nie, no to tak, ja bardziej dążę do tego, że żeby nie cisnąć prowadzących, tylko postawę federacji, bo to, powiem, to jest informacja, którą na ucho dostajesz, że tak masz powiedzieć, albo cię briefują. No właśnie, dlatego ja bym się nie nadawał na takie rzeczy. Ja no. dlatego nie przyjąłem zaproszenia do prowadzenia tego Cage'a. No. Sylwek zresztą chyba na samym programie o tym mówił, że mm. ja to miałem proponowane. No ja czułem, że to jest trudny program. No to, że tym... będzie bardzo pod. Pewne zasady. Dokładnie i wiesz, do, jesteś jakby, jak jesteś prowadzącym, to tak, z jednej strony, a jeszcze Turski jest po prostu jakby, wiesz, dziennikarzem, który tam przyde jako host, mm -hmm. więc jeszcze luźniej, ale wiesz, przychodzisz jako potencjalnie, na przykład, wiesz, jakbym ja miał tam siedzieć, kanał komentarzy i z jednej strony w imieniu federacji mówisz, z drugiej strony, ej, no jednak mówisz jako ty, jako kanał komentarzy, z trzeciej obok masz drugiego twórcę komentarzy, który też wie, jak jest i N nie chcesz być tam no właśnie, w sensie widzisz... możesz być tam, ale jako kanał komentarzy, który mówi za siebie, bo nie da się mówić i za siebie, i za Federację. Jak jesteś no właśnie. W to, pozycji. I to na, na, to na przykład byłby mój problem, nie? Że jak no. ja bym tam był, to wiem, żeby mi się zapaliła ta iskierka, to bym powiedział, no to niech przyjdzie i odpowie nie. Przecież jest na miejscu. I to jest mój problem. Już bym słyszał, ty koniec programu, Miesz, więcej ci nie no. przedłużę, więcej ci nie zaprosimy i tak dalej, bo no nie wiem, ja nie, nie mógłbym jakby w tym sensie zgrywać czy tworzyć jakieś narracji wokół tego, co wiem, że wygląda inaczej, wiesz o co mi chodzi, nie? Tak. że miałbym takie, no nie, no tak to nie będzie, no, że będę ściemniał na antenie, czy wiesz, teraz mówił to, co mi krzyczycie na ucho, bo nie wiem, no, zresztą jak tego już to poruszył, no to mleko rozlane, wiesz co No już, oczywiście, że tak. Już wiemy, tak, już ten. No więc też ja, ja, ja dlatego jakby rozumiem pozycję w której Maciek z Hubertem się znaleźli i ja też pracowałem na uchu, wiem, wiem, że, więc wiem, że czasami jest tak, że dużo się dzieje i ucho ci mówi i ty to powtarzasz po no, ale prostu. Oni te, ale oni od początku budowali tą narrację, że nie poruszamy tego tematu. No tak, co, no, tak, wiesz, tak że tak zostali chodzi. zbriefowani, tak A, zostali się, poproszeni. No i, no i co, powiesz jakby nie, nie zrobię tego? To nie poprowadzisz programu, w sensie... A to nie jest nic złego. Federacja prosi, żeby na programie nie poruszać A, tego jak tematu. Ty dyplomatycznie używasz słowo prosi. Nakazuje. No okej, okay, no dobra. Federacja nie. mówi: cześć, prowadzisz tak, dla, zatrudniamy tak, cię, prowadzisz tak, dla nas tak. program. W tym programie chcemy, żeby to nie było poruszane. Przychodzisz jako prowadzący, Jasne. dostajesz za to kasę, mówisz: okej. Okay. W imieniu federacji informuję, że federacja nie chce poruszać Jasne, tego tematu. Ale oprócz tego... Turski tak nie powiedział, to był jego błąd. Że on powiedział: słuchajcie, dzisiaj nie rozmawiajmy o Pandorze. Nie, powinien powiedzieć cześć. Chcę, żebyście wiedzieli, że ja jako prowadzący zostałem poproszony przez federację, mm -hmm. żeby dzisiaj ten temat nie był poruszany. Na to będzie inne miejsce. I on to wziął na siebie zamiast... A on to wziął na siebie. I jakby wiesz, to był błąd. A jakby było powiedziane, cześć, taka, taka jest tutaj informacja od federacji. Ale mimo i tyle. wszystko, to jest program na żywo. Sprawa się dynamicznie zmienia, i w momencie, w którym, wiesz, Wardenga mówi takie info, no to uważam, że trzeba się dostosować dynamicznie do sytuacji, I nawet jeżeli były takie zasady, to ostatecznie i tak o swój wizerunek wtedy walczysz i Oczywiście. swoje słowa i tak dalej, i to jak ty siebie reprezentujesz, czy jesteś w porządku wobec widzów i tak. ludzi, z którymi tam gadasz, no i to się dynamicznie zmienia, no tak. nie? I Jeżeli wtedy próbujesz zakrzyczeć ten wątek, no To nie wychodzi dobrze. Może ja empatyzuję, bo byłem w tym miejscu, wiem jak się pracuje na uchu, i mhm. rozumiem w jakiej pozycji był Maciek Turski. Ale no, tak ma to sens. Z perspektywy widza? Tak, ja mówię to z perspektywy facet, facet widza. po prostu zlał się jakby ze stanowiskiem federacji, pokazał się bez własnego zdania i po prostu mówił, wiesz. Tak, bo to, ja co rozumiem to, wygodne. co powiedziałeś na początku, że jest pewien koncept na program i tak dalej, ale jeżeli nagle wpada tam Wardęga, który się nie gryzie w język i Dokładnie. likuje takie info i to się dynamicznie zmienia, to, nie udawaj, to nagle od, odpowiadasz za to własną twarzą i no. jak próbujesz mówić ludziom, że tak nie jest, a Wardenga mówi, no jak nie. Mm. Nie chcesz się z nim kłócić, bo wiesz, że mówi prawdę. No. no to masz nagle takie. Ej, plus serio. Z kim? Jak z kim? Jak masz program z sylwkiem, no, to, to nie bierzesz Boxdelam na backstage, bo no. wiesz, że to powie. Tak, już no tak. cynicznie na to no patrzę. Naprawdę cynicznie. Jakby tam na ten program przedwiesz Nathan Marcoń, Adrian Polak i nie wiem, i Marcin Wrzosek. To wiesz, jak im powiesz, cześć, słuchajcie, Michał pomaga tutaj naszym ludziom na backstage, no ale wydaliśmy takie oświadczenie. Nie mówcie o tym, bo nie chcemy, żeby był przypał. A mamy nową ekipę i się program, jak Michał, nie no pomoże. Tak. To wszyscy by powiedzieli. Okej, okay. no ale Sylwek jest taki, że on nie będzie udawał. No właśnie że czegoś do tego nie ma nawiązuje. Jest. Że I wiesz, to że, jest... że masz Wardęgę na programie, i daj Boxdel podjeżdża swoim autem pod studio, i tam ze wszystkim mówi: Bo mordo ją, jo, cześć, cześć, chodź. I to, że będzie się patrzył i udawał, że nie wie, no gdzie Bogzel na aferkach parę dni wcześniej mówił, ja teraz już nie jestem związany z fame, będę Ale likował likowy, wszystko, tak. wszystko wam opowiem. To się nie klei kompletnie, wiesz, jeszcze jest ten wątek tego, że przecież Wardęga został zatrudniony w roli prowadzącego i ogólnie zaangażowany w fame w innej roli niż zawodnik, bo właśnie wszystko likował i wyciągał wszystkie te dramy na wierzch i rozwiązywał tam różne tematy i tak dalej, w sensie likował, no wiesz, że niegdyś się w język, tak. jeżeli na przykład coś zrobili względem jego lub tak. się działo w stosunku wiesz, tam na, na, na tym, no to o tym opowiadał, więc z tego zasłynął, po to go federacja wzięła też, wiesz, ludzie się jarali, że będzie takim szpiegiem, trochę i wyciągał wszystko na światło dzienne. Po czym no nagle, no nadal jest w tej samej roli tam będąc, więc liczą, że to się nie wydarzy. No nie wiem, no dla mnie absurdalna sprawa. No. Bez sensu. Bez sensu i. Bez no, sensu. no tak, no źle się... to źle, źle. to Fame rozegrał, bardzo źle i zbierają tego. No jeszcze woce. gwoździa dobił ten telefon, no bo to sumarycznie. No to sumarycznie, z... po prostu to ilość rzeczy, słabe. która tam poszła, nie tak. To jest stary masakra, nie? nie nie rozumiem jak oni mogli do tego dopuścić. Oni naprawdę czasami czasami potrafią tak mądrze rozgrywać rzeczy, a czasami robią takie rzeczy właśnie jak te no telefony do trenerów nie. u Karasia znaczy, albo No, no i tu Jezu, ta no propaganda. to jest z ja od razu miałem flashbacki o, kurwa, no. z tego, że nie ta propaganda, no propaganda działa. Czemu, czemu ktoś się na to zgodził po prostu? Hmm. I tak samo tutaj przy tym programie tyle rzeczy poszło nie tak. No nie wiem, ale wiesz, no teraz łatwo można mówić no nowy dział marketingowy i ten. Ale no stary też robił takie rzeczy, nie? więc tam, Też nie wiem, były te wpadki, takie też no, były takie fakty No czasami, bo ten z Karasim to był jeszcze przy starym, tak, to było no jeszcze przy starym mi, więc zespole. nie patrzeć. No, no i takie o. W ogóle. Ej, dziwi mnie strasznie postawa Maćka Turskiego na tym programie. W sensie Ferrari i Nathan go tam jebał jak szmatę, i on nic nie zrobił. Także. Rozumiem być grzecznym i profesjonalnym, mm. ale że on im nawet nie zwrócił uwagi, tylko ich przepraszał. To mnie strasznie zaskoczyło. Bo on na programach często on się nie gryzł w język, potrafił pocisnąć, często mówił niewygodne rzeczy właśnie. Miałem wrażenie, że to nie jest ten gość. On, wiesz, była Lizzie, to mówi, no ale przecież wszyscy wiedzą, że ty dupą głównie trzęsiesz na TikToku, co ty o tym myślisz. I wszyscy byli tacy, wiesz, nie chcieli tak powiedzieć, wprost, a on tam jechał z nią. mówi, kurczę, Turski prowadzi, to fajnie będzie. I Ferrari mówi... Zaraz ci wy... pole tam sztukę na web czy coś. A Turski mówi: No faktycznie, wciąłem ci się wcześniej w zdanie, to przepraszam. Ja mówię: Co? Co to jest za odpowiedź? No może... Natan do niego też mówi: O, kur... Turski, yy, zamknij mordę, teraz ja mówię. A Turski: No faktycznie, przepraszam. No, What może też go hell? tak no jeżeli już szliśmy w tę narrację. No, ciężko mi powiedzieć, może wiesz, powiedzieli, ej, słuchaj, to będzie bardzo elektryzujący, tam cage, będą wiesz. Ponuj ci, ci... emocje. Tak, tak, wiesz, bądź taki raczej ugodowy, nie podkręcaj tego. My też teraz chcemy, żeby. Ale to... znowuż, on na Twitterze w ogóle nie napisał, że federacja mnie poprosiła, żeby nie eskalować, tylko napisał: Ja się nie wdaję w takie pyskówki, zachowałem się z klasą, czuję się z tym okej. Okay. No, Czyli wziął na siebie znowu, no, nie? Tak, no to, dzi nie, dziwne. Bo to dziwnie się w tym zachowuje. Jakby, że tak, wiesz, strasznie jakby się angażuje w to, rzucając siebie na pożarcie. Trochę no tak, takim, no. Nie, 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 ja, ja tego nie rozumiem, nie? No. nie? Szczególnie jeżeli na przykład było tak, że miał jakieś takie e, wytyczne, no a miał w przypadku tego pierwszego no. tematu, no to tutaj też jest możliwe, bo że chcieli, żeby to tonować. Ja nie no. rozumiem pewną formę lojalności względem pracodawcy, tak? Albo jakby współpracujesz. No to wiadomo, że nie chcesz, Zacząć programu, cześć, słuchajcie, jak coś to mnie zbriefowali, żeby nie mówić, że jest boxdell, ale boksel jest mm. na zapleczu, no mm -hmm. nie robisz tego, masz pewną lojalność, tak, ale nie kosztem swojego interesu, gdzie no, wiesz, tak. zbierasz za nie swoje błędy, albo za swoje, no może w takim razie no właśnie, się okazuje. No właśnie, no właśnie, no właśnie może, może, za, swoje, tak za, może swoje, za swoje, że się tak. dajesz w ten sposób ugniatać. Może my mówimy, że a, federacja coś tam briefa, może no tak se no poprowadził, tak. no. No, ciekawe. No, ludzie tam pisali: Boxel wróć, nie? Że wiesz, że były tam jakieś te programy, no, żeby wiadomo. to podkręcać czy coś. Może też trochę Wardenga go tak deprimował, może to liczył na większe zaangażowanie, tam nie wiem, sylwka w te rzeczy. Muszę powiedzieć. Tam no, dużo może być takiego zimowo Yy, no. Ale on lubi to. W sensie on lubi, on lubi to, nie? Że lubi. Nawet niezależnie jakiej roli jest, to tak trochę jakby próbuje złapać ten swój taki yy, dramkowo komentarzy, vibe nie? Na, na te pytania, tak. takie ten drąży no. jakiś tu próbuje coś podgryźć. Tak. No, to... no bo to taki typ charakteru. Ja miałem konfę, pamiętam, z Charmagedonem, to też mu pytania zacząłem zadawać, ale jak ty masz na siebie pomysł to coś mm. tam, potem mówię. Nie tak się prowadzi konferencja jak jesteś zawodnikiem. No tak, nie tak, ma sensu, tak, co tak, zrobiłem. Tak. nie? Wiesz, ale to jest coś takiego i ja, na przykład, mi się to strasznie podobało. Ja pamiętam, że czekałem tak. na te konferencje Fejmu, jak były te zadymy, co Wardęga wyciągnął. Mówię, no ciekawe, jak teraz wiesz, tak. ja wyciągnie jakieś teczki na kogoś tam, nie? I podczas konferencji I mówiłem, to tak. może być dobry motyw. I czekałem realnie, ale pamiętam też, że nie każdemu to leżało. I po jakimś czasie, rzeczywiście trochę tak było, jak ty mówiłeś, że no nie, jakby nie każda konferencja jest od takiego, wiesz, rozwiązywania Dram. Nie? Hmm. Też często influjesz Korzystali z tej karty, no to tam zgłoś na policję, tak. albo ja tutaj przyszedłem walczyć, a nie ten że... Tak. Ale ten pierwsze uderzenie świeżości, ten tak jak Bartę gada, że to doczek. Czy otwierasz to było temat fajne. i potem on się sta, może zaistnieć w przestrzeni publicznej. Tak, to, to, żeby to było, było nawet pogadać. wtedy pamiętam, że fajnie czekałem na to, nie? Że no. Oczywiście mnie to jakoś jarało. No, całościowo nie wiem, kurde, tak. Znaczy, no ja jeszcze to świeżutkie newsy u mnie wczoraj wyleciały. Ja dostałem ten. No, Bogdel się o tym, o, o, wypowiedział o tym filmie. Ja dostałem hmm. jeszcze głosówki od rzecznika prasowego. Ale one się po prostu no, nie spokrywają. Znaczy, ja jestem w stanie uwierzyć, że to była prywatna inicjatywa, inicjatywa Krzysztofa Rozpary. Zresztą całe nieskoordynowanie i chaos tej akcji trochę to pokazuje. To, to znaczy, pod tym względem jestem w stanie uwierzyć. Plus, pracowałem z Fejmem, więc. Widzę, jak oni czasami pracują, jak i jaki tam jest chaos. Dobra, ale czy uważasz, że to, że on się zgodził na ten telefon i go załatwił, to znaczy, że podziela poglądy swojej żony? Nie wiem. Bo moim zdaniem to mocno sugeruje. I też wypowiedź Bogzela w jego filmie na zasadzie: hej, bardziej mi zaszkodziliście, niż pomogliście, tak. teraz to już jest za późno. Było A, ja, grze... bo ja w ogóle wierzę, że to nie Bogzel. Że ja ja okay. wierzę, że Boxdel by to zrobił 100 razy lepiej. No tak, no, no to ja też się tutaj zgodzę, akurat. Tak. Jako ekspert od manipulacji Boxdella tak. wypowiem się. No zresztą To, że Boxdel powiedział, jakbym ja wypuścił taką osobę, to ona by była przygotowana jak z karabinu by strzelała. Ja mówię, no tak. No Boxdel, no. jakby już coś takiego zrobił, to by to zrobił dobrze. Tak, znaczy na pewno lepiej niż to, co się tam wydarzyło. Tak. Natomiast y, ja tak, ja tak zrozumiałem, może trochę między słowami Boxdella, że. A on tak mówił, że hej, teraz jak już się podnoszę z kolan, widzicie, że publika jakiejś tam dużej części mnie popiera i tak dalej, to nagle próbujecie mnie tutaj wspierać. A ja on mój pomocy to ja potrzebowałem, wiesz, parę dni po wybuchu afery, a teraz to no, w stylu, dajcie poradzę sobie, nie? I no. tylko mi szkodzicie i od, odpuszczcie sobie, nie? No tak, w skrócie. dobrze powiedział, tak szczerze. Znaczy inaczej, ja nie mam pojęcia, jak zachowywał się rozpara, może hmm. był po jego stronie od początku, nie wiem tego bo nie wiem, czy było jakiś tam ten i abstrahując od tych działań biznesowych i oficjalnych statementów nie? Nie znam. więc nie wiem tego, natomiast no, siłą rzeczy, no, ktoś podjął tę decyzję, jako cały ten zarząd, że, żeby go odsunąć no i teraz nagle jak się okaże, że rozpara to w ogóle był po stronie Boxdela, Wojtek Gola, no to zakładamy, że też, no to w finale co Pasternak sam chciał go odrzucić? Wiesz, no, nie, no, no moim zdaniem, tak jak ja gdzieś tam rozmawiałem z ludźmi backstage'owo, jeszcze zanim w ogóle wyszedł pierwszy Film Sylwestra, no to raczej było Czuć Waj pod tytułem, jest to rzecz, którą trzeba zrobić dla dobra federacji, po prostu. Czyli, że przy podejmowaniu takich decyzji, przy tak dużych aferach, myślę, że nie zawsze ma znaczenie, co ty personalnie o tym uważasz, tylko po prostu podejmujesz decyzje, które spółka musi podjąć, bo są dla niej dobre. Mhm. A z racji, że spółka jest oddzielną osobowością prawną, no to. Możesz być prawnie rozliczony z tego, czy nawet podejmujesz dobre decyzje działające w interesie spółki, nie? W sensie za działanie mm. na szkody spółki możesz do sądu normalnie pójść. Więc tak to była logicznie najlepsza decyzja, którą spółka Fejm MMA mogła podjąć, to znaczy, jak ktoś dostał takie zarzuty, to powiedzieć to, to, to zawieszamy tę osobę, przynajmniej, a potem zobaczymy, co jeszcze. Nie wiem, co oni prywatnie o tym uważali. Mm, i, I jakie rzeczywiście mają relacje, bo mnie nie było na tych rozmowach, gdzieś tam, wiesz, piąte przez dziesiąte słyszałem, ale. Na pewno musieli to podjąć. Mhm. Dziwne jest dla mnie, to ja rozumiem, że. Znaczy, jeżeli żona Krzyśka rozpary ma takie zdanie i poczuła się w tym na tyle pewnie, że chciała zadzwonić do studia i to powiedzieć: I Krzysiek rozpara też na tyle uznał, że to ma sens i że to dobry pomysł, że wydał polecenie pracownikom, żeby takie połączenie zrobić, no to no tak jak powiedzieli, że on raczej też tak uważa, albo przynajmniej uważa, że jest to narracja, która mogłaby się sprzedać, żeby w ten sposób ją e, pchnąć? No bo wiesz, tam były jakieś takie, widziałem teorie, że no, żona chciała, jest niezależną jednostką, no to, że tam pomógł, ale nie musiał tego podzielać, no ale no nie, no przecież realizując ten telefon, no też wiadomo, że. Nie zadzwoniła jako osoba z ulicy, to nawet o tym prowadzący powiedzieli, że oni nie wiedzieli, o czym będzie pytanie, bo dostali dyspozycję, żeby się połączyć. Jak się normalnie ktoś zgłasza przez sms to musi wysłać treść pytania. Mhm. Więc y, wiesz, tak, to by widzieli, że Beverly chce wygarnąć wardędzę, że jest śmieciem, to mhm. by powiedzieli, ja dobra, mamy dzisiaj taki program, że tego nie chcemy, to nie wpuszczamy. Mhm. Nie? Więc y, ja rozumiem, że. I to jest naturalne, że oni jako ludzie mogą mieć jakiś żal do Sylwestra. Zresztą ja nadal podtrzymuję, że uważam, że Bogdel też go ma, tylko go dobrze kryje po prostu i, i tyle. Mhm. Y, I ma, na pewno jest jakieś tam poczucie niesprawiedliwości, ale czy znaczy, bo to, kurde, bo to jest takie właśnie strasznie dziwne, że Bossel no. do tylu ludzi ma pretensje. Mówi, że przywiesz całe sito, bo osób, które go wspierały, które z nim zostały, w sensie, które on odrzucił, bo się okazały z, z jego perspektywy, czy on tak to stawiał na rację, że są fałszywe, a jednocześnie w stosunku do Wardengi. Cały czas podtrzymuję tę taką narrację, wiesz? Gościa, który no, nagrał ten pierwszy film, który potem na live'ach mega podkręca atmosferę na film Konopa, również w kontekście boxela, nie? No. Który ciągle opowiada, jak to boxel, no, no, z jego perspektywy, gdzieś tutaj jest taki śliski, nazwijmy no. to w ten sposób, żeby mu nie zaufał już tak i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo mocno, no, uderza w jego wizerunek, którą próbuje odbudować. No i mamy neutralne relacje, nawet lepsze niż się spodziewać. No, no. Najlepszy, co może powiedzieć. Naj, najlepsze, w co może grać. Albo w co, co może robić. Też. Co może, w sensie, że może on rzeczywiście robić? to robi. Znaczy, ja, nie? ja wierzę, że prywatnie on też trzymasz tamę, mhm. a to, co sobie o nim myśli, albo. On... No, nawet nie wiem, czy mówi, żeby być spójnym, no to może tylko myśleć. To, mhm. co sobie myśli w środku, to jest inna sprawa. Bo nawet podczas aferek tak troszkę to wyodrębnił, że. Jeżeli chodzi o ten film Wardengi, no to że wiesz, konop miał te same materiały, że jak nie on, no to, to, to konop by to już i był. to jest argument w ogóle. Że, no, no tak, ale, w tym, ale odciął celowo w tej wypowiedzi, że on uderza jakby tylko w sam film, natomiast nie komentował jego zachowań na live'ach, czyli tak. tego podkręcania, opowiadania tam no dokładnie, o tym, co się On przez świadomie to zostawia. Znaczy, no Nie wiem, czas pokaże, oczywiście. Mhm. Ja czytam Michała w taki sposób. Ja myślę, że Sylwek też to trochę czuje podświadomie, że. Bokszel wierzy, to jest najlepsze, co może zrobić, to być pokornym i mieć okej okay, relacje z Wardęgą i powiedzieć, że to rozumie i tyle. Tylko no, to, że... to znowu rodzi trochę takie teorie spiskowe na zasadzie, no. że wiesz, że może Wardęgo ma coś więcej na niego, że tak zapowiadał. Wiesz, że jakby Bokszelowi się. Ja ob... myślę, że jakby miał to by puścił. Mm. Tak, myślę, że Sylwek jest takim gościem, że jakby miał to by puścił. No właśnie, nie. Nie? No właśnie jak, A jak nie, to złożył do prokuratury po znaczy prostu. Znaczy, to, to tam, jeżeli chodzi czysto o te sprawy, to tak. Natomiast sam fakt, jak Wardenga mówił o tym, że no, może za pół roku trzeba będzie zrobić jakiś film, jak to wygląda od środka, to znaczy, że są jakieś nieujawnione, nie mówię czysto w kontekście tej afery, tylko A, jak to, jak to mhm. było od środka, kto jak się zachowywał, jak teraz rozgrywa to PR-owo, wiesz, do tego nawiązuje, że jeżeli Wardenga mówił, że jest jakaś pula informacji. Jak to wyglądało od środka, to znaczy, że pewnie coś tam rzeczywiście Może jest ciekawego. Jest. Aczkolwiek wiesz, może Sylwek też doszedł do wniosku, że okej, okay, bo rozmawiają z Michałem, mówi sobie, okej, okay, faktycznie swoimi działaniami zadał na przykład większy damage Boxelowi niż chciał. On też mówił, że nie spodziewał się, że ta afera będzie aż tak duża. Mhm. Więc może też się złapał na tym, okej, okay, że, że za grubo pocisnąłem Boxela, że nie taki był mhm. plan. I może też w związku z tym mówi, dobra, to ja to, to nie będę mówił mhm. o jeszcze jakichś tam pierdołach, które są backstage'owe, które mógłbym mieć zarzuty. Ale nie chcę Boksdelowi pogarszać sytuacji, bo i tak dostał na przykład wystarczająco albo z nawiązką. No a to zrobi to za pół roku, no jak już się odbuduje. Za <grafię> zajebiście. No nie <grafię> wiem, to oni sobie już będą podejmować między sobą. Tak, Moim to... zdaniem, Boksel jest dobrym strategiem, umie w relacje międzyludzkie i on też wie, a co, co sądzisz robi. co o tym jego nowym filmie. Bo to też najciej się o co no. mówiłeś. To co sądzisz o jego? Ja już no... skipowałem w dużych częściach. Szczerze. I tą jego wypowiedź pewnie oglądałeś? Obejrzałem wypowiedź tą rozparzę, potem dziewczyną śmietnik pomagał przesuwać, czy coś. Ale dobry chłopaczy. Z... <grafię> Te gotowanie, już to skipnąłem, bo dla mnie to już było na jednym patencie. Gotowanie było też strasznie takie na siłę, bo to było na koniec i takie. Doklejone, bo patent zadziałał. Segment z tą tablicą obejrzałem jako wizerunku, gadał co zrobił, czego nie zrobił. bo A on odewał tam, że no coś tam rewo mówię... To ciekawe. Mówił coś o rewo? O mhm. tobie w sensie, tak? No znaczy, tak, takie rzucił, że tam coś wardęga na live'ach rewo, tam coś o tym, ale generalnie, że tam dolewa. Jest te... okej. Okay. Tak. tak, więc ja sobie to tak popatrzyłem, mówię, a w porządku. Trochę na, kupy, na jedno kopyto zaczynają być te vlogi. Więc ja obejrzałem no tam... bo. On już nie bardzo ma co zdradzać. Wiesz, o co mi chodzi? No. że trochę mu się kończyć. A kończy. wiem, co jeszcze zwróciła moją uwagę, że no tak. Dawaj. Przyszło mi takie przemyślenie, że on gra teraz takimi kartami, że w każdym odcinku odnosi, odnosi się do jakiejś fajnej rzeczy z przeszłości, mhm. z którą wiążą się dobre wspomnienia, żeby tak przypominać, że. Ej, zobaczcie, jak to było. Na no, patrz, tak? Patrzcie, to jest ten samochód złomek, to Sylwester mm -hmm. go... Du, 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 no bo bu, ten odcinek... Gatka, gatka. Potem, o, tu jest ten stół, przy nim o pomysłach dyskutowaliśmy. Pamiętacie taką sytuację na odcinku? Mm -hmm. To jest takie... Zobaczcie, jak było fajnie. On nawet może się do dram odwoływać, takich, mówię, tych lżejszych, bo one też potem ludzie to trochę z tak. sentymentem kojarzą, takim, było, takim, że To było wiesz... bardzo mądre. To mi się, wiesz, z czym kojarzyło? Jak czasami... Ktoś ma taką sytuację, że na przykład chce odzyskać chłopaka albo dziewczynę, że wiesz, że rozstanie. I potem masz na przykład chłopaka, on ja strasznie chce odzyskać mm. dziewczynę, no to co do niej mówi? Mówi, a pamiętasz, jak pojechaliśmy tam i tobie wypadły frytki, i ja się śmiałem. No tak, i to niby I... taka była sytuacja, gdzieś tam powiedzmy w tamtym momencie zła, czy coś? Ale albo... tak sobie ją wspominacie tak, to jest... i to was tak zbliża. Mm -hmm. I jak ja to oglądałem, to mówię. Kłysy no, mi to robi teraz. Że mm. mówię, o ten złomek. taki A jeszcze fajny, wiesz, ta jesiena, się budzi, jesienna, aura, jesienna aura, taka wieś w takie aura. tutaj, tak. Ja jest, pięknie to robi, nie? Więc to było, że jak sobie myślałem, OK, gdybym był na jego miejscu i chciałbym, żeby to miało ocieplający rezultat, to to bym zrobił. Tak, no i ten no. odcinek bardzo mocno zdradza, znaczy zdradza, może inaczej, uwidacznia no. o co tutaj chodzi w tej serii, bo cały całkiem zapowiadał, że to ma pokazywać jego odbudowę. O. No. To tam było z odbudowy, oprócz tej tablicy. Tablica. To, no i tyle. Że A noweleja, cała, reszta, cała reszta to jest tak, uderzenie w aktualną dramę, której się nie spodziewał i nie wiedział, że Musiał będzie. Więc tak. nagrał, dograł tę część. Tak. Było gotowanie, totalnie juzle ściśnięte na koniec, tak. które też totalnie nic nie zmienia w kontekście tego tematu, jego odbudowy. No chyba to, że je kurczaka z, tak. z, z zupką chińską, no to ten. Mm -hmm i cała reszta to było uderzanie w sentyment, oprowadzanie po takiej, wiesz, opustoszałej posiadłości, a, dzieliście, tak, to jest to Nie, taka scenaria tam była momentami, wiesz, taki stary, tu jest ten grill, dał go tak wiele wspaniałych To już jest szany. content dla jego widzów, moim zdaniem. No to, właśnie, to, to bo... To już jest content dla jego widzów, którzy już go kupili, chcą się w tym... Wiesz, no bo, tam, bo, tam, bo tam nie było nic z odbudowy, nie, wiesz, jakiegoś treningu, nie. coś tam, nie Więc wiem, były dietetyk, coś, nic. No co więcej nie ma powiedzieć? No właśnie, co więcej ma właśnie powiedzieć. o to mi chodzi, ale to właśnie najbardziej ten odcinek moim zdaniem uwidacznia, cały koncept tego, który był sprzedawany jako, pokażę Wam moją odbudowę, w sensie jak to wygląda. A w finale dostajesz po prostu takie różne, mniej lub bardziej ukryte, PR-owe zagrywki, mające na celu ocieplenie wizerunku i Albo dokładanie kolejnych kreacji. wspomnienia kresek. dobrego kolegi, o, dobra, tak. którego kiedyś lubiłeś tak. oglądać. PR-owe, tak od razu. Tak, żeby sobie no. dopisać kolejny kafelek. Za, kafelek, z, z, tak, tak wspomnij z tak, no. <laughs> <laughs> tak, więc to. No. no ja mówię, ja ciągle jestem otwarty, z chęcią podyskutował. Wiem, że kontaktowałeś się z Boxdelem. Mamy bo ustalony następny termin na przyszły to. tydzień. I Michał wstępnie potwierdził. Mhm. No, ale zobaczy, zobaczymy, czy się uda zgrać. Tak, faktycznie. więc y, no, więc bo też zapowiadałeś to w ostatnim odcinku, że napiszesz Rzecz do napisze, niego. Napisałem. Michał się zgodził, powiedział tak, że fajny także pomysł. Tak, temat jest otwarty, jakby co, nie? Z tak. Więc y, no, dla niego to będzie dobry challenge, bo nie na swój teren mhm. i dwa na jednego. My mamy kamerę, my mamy montażystę, nie ma to Ulfika, jest. który mhm. powie, totalnie się z tobą zgadzam. Kale stary. Kiedy przyjdzie na biało. Ej, ale może być szansa, że on przyjdzie w sumie i vloga se nagrają z tego. To ma sens. Jak on to będzie ja robił, tak. pewnie, na pewno zrobi sobie z tego vloga ty. No przecież, że tak. Jeżeli się wydarzy, to zrobi The Goat... Y Oj, sorry. Zrobi The <laughs> Goat. Najmocniejsza konfrontacja w moim życiu. Tak. I będzie jak robi notatki. K***a, Rewo mnie tu hejtował, jak oglądają Zgrzyt. Dobra, co mi może zarzucić? Tak, widzowie, odbudowa wizerunku. To musi, wiesz, pasek Progress ja, Bar się będzie Ja właśnie, modawał. wiesz co? Znaczy ja uważam, że to jest dobre wyjście z tej sytuacji, bo wiesz no umówmy się, że z Ulfikiem no on się nie skonfrontuje. No nie wiesz, co mi z chodzi że on u bierze no go ładnie. na aferki, ale no wiadomo, że tam nie dojdzie tak. do konfrontacji y też nie mówię dlatego, że Ulfik jakby, wiesz, po prostu jest jego tam pracownikiem i tak dalej, nie uderzając w to, tylko to ja okay uważam, że jego. Ulfik po prostu tak samo myśli jak on, nie? I ma jego perspektywę. Tak. Natomiast tutaj jakby chodzisz, wiesz, na taką inną perspektywę, gdzie on wie, jaką ja mam. I też tutaj zaznaczę, że w ogóle Michał do mnie pisał, tylko to było parę dni temu, ja w ogóle nie wchodziłem na Instagrama, jak widać się odkopuje ze wszystkich no. social mediów i spraw, ale rzeczywiście pisał do mnie kilka dni temu i tam odnosił się do części tych rzeczy odnośnie manipulacji czy rzeczy jakby no. ten... Mm. No ale to już po prostu mu odpiszę, że, że no to jak będziemy gadać, no bo to już nie ma sensu tego na Instagramie gdzieś tam w wiadomościach, mhm. wiesz, przewijać, jak możemy pogadać po prostu, wiesz, bezpośrednio, No, jasne. Nie? no to, to już tam już nie będę ten, ale rzeczywiście gdzieś tam oglądał zgrzyt, mhm. ma, ma te informacje. Wiesz, to oni w już... filmikach oglądają, że ustawili telewizor, że siedząc na kiblu możesz oglądać, no. że taki telewizor sobie na hacie postawili, ziomek siedział chyba na kiblu, czy pod prysznicem był i zlecieliśmy na telewizorze, także mhm. było. Było, motylek się kręcił, koty skakały, więc jest oglądane. Ale manipulacja z naszej strony. No. Znaczy, z twojej. No, Co z mojej? To twój pomysł. Że tu, tutaj. żeby odwracać uwagę. Tak. A ludzie mi wysyłają koty, jak ich koty oglądają i tego motylka próbują <grym> złapać na ekranie. To jest dobra. Ale tak, to manipuluje dobrze koty, ale niedobrze nie manipuluje Marcin Dubiel. Ja w ogóle uważam, to ja powiem absolutnie szczerze, że uważam, że Michał Albarą powinien pozwać Marcinia Dubiela. Za kopiowanie wszystkich pomysłów i to w sposób nieudolny. <gry> tak, <gry> tak, uważam, że załamanie praw autorskich plagiat powinien, powinien polecieć poza. No, tylko, że Michał Baron to jest wiesz, KFC a Marcin Dubiel to są smaczne kurczaki bytom, po prostu. No, I ta, ta jest problem. Tak, znaczy ja uważam, że tak, to jest takie bieda, bieda edition, edition No Takie no. bardzo, bardzo mocne. Źle. Ja nie wiem, ja już eee. to obejrzałem. No tak, bo to inaczej. Ja już się w ogóle wybierałem, żeby wyjeżdżać. No i nagle patrzę tam w wiadomości, że Marcin Dubiel wrzucił film. No. No i ja tak sobie na to zerkam, patrzę mówię, o, tym razem cztery minuty. No to zobaczmy, no, takie jakieś skompresowane, to pewnie Kemu zajebiste. No jestem odklejony, tak? Coś takiego się Nie ja, no, pamiętam, może już się zmieniła nawet nazwa, wiesz, tak. to tam nawet już nieistotne. Ale mówię, oho, to pewnie jakieś takie cztery zajebiste minuty, wiesz, no bo jak już kompresujesz... Potężne. Tak, tak to mówię, oho, No, ja już tak dym. się ułożę odpowiednio do, do rozmowy o tym temacie. Tak, no i co... No, jedyna Ech. taka sensowna informacja z tego filmu to w zasadzie taka, że przekazał, ile tam powiedział, że terabajty danych no. e, do prokuratury i to tam w ogóle na początku. Zmiesz terabajty danych. No ja w ogóle się zastanawiałem, co. Tak, Ja stary OBS- nagrywam zgrzyt, newsy, odcinki na zagrajmy z gimperem i jakieś jeszcze rzeczy. Od półtorej roku i jednego terabajta nawet nie zapełniłem yy, nagraniami no nie, nie z OBS-a. To co on tam musiał nagrać, człowieku? No może to tak że samo jak z pismem, że zależy, jaka czcionka, wiesz? Może tutaj też jakiś, no nie wiem, co on robił, ale, ale to naprawdę trzeba by było się postarać, bo to jakiś ogrom materiałów i nie, nie wiem, jakby to były najskreacyjne, to w ogóle sobie nie wyobrażam. Żeby Chyba, ty... że na przykład zrzucił screen wszystkich konwersacji ze swojego Messengera. Tak, zobaczył za roboty w ogóle, nie? No, ale nie, nie masz jakiś... opcję, znaczy, nie wiem, czy dalej jest. Kiedyś była taka opcja, że tak. mogłeś. W ustawieniach zrzucić w taki plik XML, że ek... zrzucało taką. No dobra, on też, no, no, no on też nie waży. On no też nie no, waży. No właśnie to jest tekst. To jest tekst. No, Wszystkie zdjęcia, też wszystko, no ciekawe. No, nie e, wiem, Ale to... no, nie, moim zdaniem, no, terabajty danych. No nie dobra, no ileś tam no, do, dużo, bez... danych. dużo danych, już tam nie wnikając. współpracował z prokuraturą, wszystko tak, przekazał. I tak. że tam był jako tam, świadek, tak, niejako oskarżony i to tam podkreślał. No i powiedzmy, to jest cała ta taka informacyjna część W na prawach temat... karnych zawsze na początku wzywają jako świadków to w ogóle że jest taka procedura, że najpierw wszystkie osoby, nawet te, co do których wpłynęło, no jeżeli ktoś na przykład prywatnie wrzuca podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, to ta osoba, która jest podejrzana, i tak jest jako świadek wzywana. I jeżeli jakby po jej wypowiedziach jako świadka i zebraniu materiałów dowodowych prokuratura stwierdzi, żeby akt oskarżenia wystawić, to te zeznania, które ta osoba jako świadek opowiedziała. Zmazują, mazu, 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 mazu ich już nie ma. Mhm. I teraz zeznajesz jeszcze raz, tylko jako oskarżony, i możesz kompletnie inne rzeczy powiedzieć. I nawet jak powiesz kompletnie inne rzeczy, to sąd nie może uwzględnić tych Twoich zeznań jako świadka. Bo chodzi o to, że jak wiesz, że jesteś oskarżony, to inaczej mówisz, i masz mieć do tego prawo. To jest prawo, które sądownictwo ci daje. I możesz kłamać jako. Znaczy, nie jest powiedziane, że możesz kłamać, ale nie masz obowiązku mówienia prawdy. To nie jest tak, że jak skłamiesz, to. Coś jakby, wiesz, oczywiście jak sąd się zorientuje, no to raczej ci do pieprzu. No dobrze, no wiadomo o co chodzi, ale aczkolwiek tak to jest Ale możesz kłamać, to nie jest zabronione. to tak jest trochę głupie, nie? Że jakby nagle wymazujesz tę część, no to co wtedy robiłeś? No nie wiem, no dobra, już... Mazu no tak jest, nie? Nie no, oceniam no dobra, tego. Da. Nie oceniam tego, ale wiem, że tak jest yy, i to jest ciekawe. I potem będziesz drugi raz jako oskarżony i, i te same mm. pytania dostajesz, mm. ewentualnie trochę rozszerzone. Więc to, że on był na razie jako świadek, to się... Ja myślę, że... No dobra, nie wiem w sumie, no ale to... też nie jest pewne, że on do... Do... No tak, dostanie No tak, do no dobra, na razie taki jest status, nie? Dokładnie, że, jest że tak status to wygląda świata. i to jest tak. ta jedyna taka jakaś, nazwijmy to, merytoryczna część tego filmu i to trwało dosłownie kilka sekund. siedem albo z osiem. No, no tak. Ja, liczy, ja liczyłem, bo no. on powiedział właśnie, że był na prokuraturze, złożył że to nie jest tak, że Koś chciał kryć, tylko po prostu był głupi i tego nie widział, i za to, przepraszam. No to już tak, nawet nie, nie zaliczam do merytorycznej, bo to z tym, że on udaje, no, daje, no. No, że zawsze ma tę wymówkę, że ja byłem głupi, ja nie wiedziałem. No, Ale się pojawi mówiłem. pojawiło się, przepraszam, wreszcie za coś konkretnego, to znaczy, że za to, że nie zrobiłem tego, co powinienem był zrobić. Tak? Mówię, a, no tak, ale okay. to zauważ, że on, no, znaczy bo on tam wyraźnie zaznacza, że to nie jest tak, że kryłem pedofila. Tylko byłem głupi i nie zwracałem uwagi na pewne rzeczy i za to przepraszam. Okay. Czyli on jak chce powiedzieć, byłem na tyle głupi, że nie widziałem, co to jest, co się dzieje i za to przepraszam, że nie widziałem, a nie za to, czym to było. Ludzie znaleźli jakieś, jakieś stare zdjęcie Dubiela ze Stu na Facebooku a no, z tam jakiejś widziałem, imprezy, widziałem to. gdzie Marcin Dubiel pisze wszystkiego najlepszego z dużo dwunastek, czy co? No. Jezus! Ja, jak to się... Uff. No Jezu, byłem głupi, nie wiedziałem. No, no nie, ja wiem, jest no. jakaś rzeczywistość, w której to głupi żart i mem. No wiesz, Uff. jak jest. No nie, nie wiem, no ale no biorąc pod uwagę tę całość informacji głosów, no nie, dobra, nie ja tego ja gra. nie kupuję, ale ja nie jestem prokuraturą, tak? Ja nie jestem prokuraturą, roz, 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 ale no wiadomo, jakie mam podejście. No i to była, dobra, załóżmy, że to wszystko to była jakaś tam merytoryczna część no, tej... W okolicy tej... 17 sekundy zakończyła się <laughs> właśnie merytoryka. No a potem, jak się domyślacie po poprzednich filmach Marcina Dubiela i wystawianiu matki, siostry i kogo tam się da z rodziny, żebyście, żebyście zmiękli, no to w finale tym razem postawił na... Nagrania z dzieciństwa. Tak <laughs> kurczę, <laughs> Wszystko odhacza, ja nie wiem, serio, to już jest takie ja, no, są. Sał... Był też to... pies, były zwierzęta, tak, Jezu, wszystko było. Ja... Nie wiem. Jeszcze czekałem, aż na koniec będzie zbiórka, na którą wpłacił. Tak, no więc Marcin zdecydował się przygotować film, w którym opowiedział, dlaczego jest, jaki jest, i historię swojego życia, no i próbował tam wykazać, że. Jego zachowania wynikały z chęci... Imponowania jakby, innym, bycia atencji, w centrum uwagi tak i atencyjności, taki, Tak no. I wytłumaczył się z afery. To warto dodać, że on się bardzo merytorycznie wytłumaczył no. z afery wręczenia butu fizji bezdomnemu i założenia kondoma na głowę. Więc no dokładnie, dokładnie o tym jest ta drama. Tak, więc no? to dobrze, że się do tego no odniósł. I, I uwaga, nie uwierzycie, był atencyjny i głupi. Tak, i nikt mu nie powiedział... Żaden mądry człowiek mu nie powiedział, że założenie krągoma na głowę to coś głupiego i może ponieść za to konsekwencje. No i faktycznie, jak, to, jak się tak zastanowisz nad tym, to to nie jest takie oczywiste. I jak ktoś ci nie powie, że to jest złe i ludzie mogą coś złego o tobie pomyśleć, jak założysz prezerwatywę na głowę, to nie sposób się domyślić. To, wiesz, to bardzo rozsądnie powiedział, i ja tutaj rozumiem jego perspektywę. Pamiętam kiedyś też, zresztą mnie bardzo przekonało, chyba Marti Renty to powiedział, nie pamiętam, któraś influencerka, że no właśnie ona kiedyś zareklamowała skam, ale to było niechcący, bo jak ona to reklamowała, to jeszcze ludzie nie, nie mówiło się o tym, że jest coś takiego jak skam, więc ona nie wiedziała, że jest coś takiego jak skam. A to, że istniało coś takiego jak oszustwo, kradzież, czy inne takie rzeczy, to, to nie jest ważne. No było, bo ważne, ale że, nie pamiętam. No nie, to, ale było, ale było, nie było, było nie to, czegoś było takiego jak skam, no więc ona nie wiedziała. No. No więc, tak, no więc Marcin Dubiel, no nikt nie miał sztabu PR-owców, żeby mu powiedzieli, że założenie kondoma na łeb to no nie zły nie No, ale widzisz, że, ale widzisz, to jest to, co ja mówiłem, że on do każdej afery używa tego samego argumentu ja głupi, ja ją nie wiedział i tak dalej. To jest klasyka u niego tematu i wychodzenia z różnych afer. To jest niesamowite. A najgorsze, że potem jeszcze jego znajomi często podbijają ten wątek, mówiąc: No, ja znam Marcina, on naprawdę taki jest, rzeczywiście prywatnie, on też jest taki nierozgarnięty i się zaczyna dokładnie. No, to jest jest nierozgarnięty. To co, co historii o nim nie słyszę, to są historie o nierozgarniętym człowieku. No dobra, ale wiesz, to, to jest takie ciągłe podbijanie tego. Nie ja wiem. I jeszcze najlepsze, co mnie w tym wszystkim ciekawiło, to to, że on ciągle to przedstawiał w czasie przeszłym. Tak jakby mówił, że teraz jest innym człowiekiem. A nie, nie jest. jest. Znaczy wiesz, sensie, nie, nie wiem, czy nie jest innym człowiekiem, ale on się nic nie nic się nie, jest, nie uczy, To tak nie wyciąga samo było jak w tym oświadczeniu swoim, że to godzi w jego dobre imię i ludzie znaki zapytania stawiali w komentarzach. Nie, bo on jakby wrzuca kolejny film i mówi: Dobra, teraz już zrobię dobry film, bo już się nauczyłem. I robi tak samo słaby film. No się, nie, że, co? Czeka, nie, że się nauczyłem, bo u zadziałała. zadziałało. No bo no, u to, zadziałało. Czekaj, to... czekaj, tak, tak. To no jest... nie. I teraz Marcin poszedł też o krok dalej, bo już miał nie tylko białą koszulkę na sobie, ale miał białą bluzę i biały dom i białą podłogę. I kebab na tle. tle. I kebab może, no nie. Tak. Co się, zobacz, my nawet już nie jesteśmy w stanie na poważnie Ja, ja tego nie brać. jestem w stanie, natomiast może i, to też jest jakaś Dubiel, Dubiel, Dubiel dodaje jeden element do tego wszystkiego, to znaczy on sprzedaje swoją prywatność. Boxel jednak ma taką granicę tam nawet w tym swoim filmie, że Godności. odnośnie Wigilii, że tam, no tam rodzinnie, co, ale to nieważne, nie? Że jakby nie wchodził w to, rzeczywiście tam może mieć jakiś temat, że jacyś bliscy nie do końca tak się zachowali jakby chciał, ale już nie rozwijał tego. Natomiast Dubiel, no wiesz, no po pokazaniu matki, wkręceniu w tę aferę i tak dalej, no to takie ujęcia z dzieciństwa, to już tam z tym, wiesz. Pekamy na traumatyczne przeżycia. Tak. Chociaż on coś tam mówił Nie, chyba. No on mówił, on że to mówił. dlatego, że on walczył o atencję u swoich rodziców, którzy się rozeszli. Właśnie. I to Tak, jest... patrz, czyli ja tego nawet nie zarejestrowałem. No, już. No. Już, nie, bo jak już te plansze zaczęły wyskakiwać, no. wiesz, atencja, to już mówię, dobra, prędkość 1,5. I tak tylko czekałem, czy coś się wydarzy. Faktycznie no, to tak, było. Tak, on używał argumentu rozwodu. To on używał argumentu rozwodu, czy tam rozstania, bo nie wiem na jakim tam etapie, ale. No patrz, rodzice... moi rodzice też się rozwodzili i nie zakładam kondoma na głowę. <laughs> No ale robiłeś inne głupie rzeczy. No innego, a to prawda no akurat, właśnie, to prawda no to, akurat. Robiłeś w innym kierunku poszedłeś swego to, to prawda, swego ja czasu. głupie rzeczy robiłem. A, no dobra, dobra, ale teraz jesteś no. na innym etapie akurat. No dzisiaj już bym nie zrobił takiego filmu jak No jesteś Marcin. na innym, na innym etapie i wiesz, i masz tam jakieś inne swoje rzeczy, natomiast natomiast tak, no z Dubielem rzeczywiście no, nie wiem, ja ja powiem tak, no, staram się naprawdę na te jego filmy, rzeczy patrzeć tak, wiesz, zdejmując tę łatkę, co tam oni nim myślę, jakie mam podejście, nawet perspektywę wcześniejszych materiałów i tak dalej, ale k***, ja nie, nie potrafię, naprawdę nie potrafię wczuć się w to, nie potrafię nie. zagrać w tę strunę emocjonalną, bo skupiam się na treści i tam jej po prostu nie ma, oprócz tego wstępu delikatnego, no gdzie ja, powiedział prokuraturze. Ja to oglądam z takim filtrem, że ja włączam każde kolejne wideo i ja naprawdę chcę, żeby mu wyszło, to znaczy no. ja po prostu, bo mi już jest go przewrotnie to trochę powiem że mi już jest szkoda mhm. że on tyle razy próbuje i za każdym razem mu nie wychodzi ja wiem Marcin zrób to w końcu dobrze, błagam ale, ale cię. Ale on nawet uderza w tę strunę, że biorę to na klatę, ale to wiesz, to w ogóle nie ma takiej nie, mocy. Nie, zupełnie. I ja miałem takie przemyślenie, wiesz, odnośnie czy jego filmów, czy, czy Boxdella, że wiesz, my sobie tutaj analizujemy, że wiesz, są jakieś formy manipulacji w tym wszystkim, jakieś takie ruchy, wiesz, on tymi gestykulacjami nawet panował, otwarte ręce, wiesz, i tak dalej. To zastanawiam się razy to nagrywali, tak z ciekawości. Mm. Ale wiesz co, mnie najbardziej w tym wszystkim chyba też tak trochę boli, czy, czy tak zwracam uwagę, że to wszystko trochę się robi jak polityka. Nie wiem, czy czujesz to, że boxel, przemyślane ruchy, naciskanie na różne takie, wiesz, elementy widzów, które ocieplą mm. jego wizerunek, nie? To jest dokładnie wszechpolitycy politycy tak, rozgrywają to sprawy. Dubiel tak samo, wiesz, kolor A. ścian, kolor ubioru, czy mam jakiś zegarek, czy wychodzę na bogacza, czy nie. Tak, tutaj ważne. uderzanie w jakiś sentyment, wiesz, tutaj. Ty, wiesz, to trochę od zawsze było, jak były takie poważniejsze sprawy, że. YouTube, przecież jest ta słynna scena, że YouTuber zaczyna oświadczenie. I robi. A, no, 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 no. no. Odchodzi, oczywiście jest zmarnowany, rozczochrany i mm. robi. A to z Bardzo tym, nie chciałem nagrywać z tym, tego filmu. Ech, to chyba ja nawet robiłem <laughs> kiedyś, tylko jeszcze przy swoich filmach z, z tematu właśnie tej muzyki elektronicznej, jak chyba mówiłem, że zamykam stronę, nie? To no. chyba nawet coś takiego, ale to chyba, to chyba było przy tym, no to powiem powiedzieć, że nie ściemniałem, nie? W sensie użyłem tych emocji, ale, ale to było, że rzeczywiście tak było. Że, że no bo był tak, pan. ale to jest w tym coś takiego, że siadasz przed tą kamerą, wiesz, że nagrywasz film dramowy i tak jest Mąż. taka naturalna reakcja, że to robisz, no bo tak samo nie masz tak, że jak zaczynasz na przykład trudną rozmowę z kimś i wiesz, nie wiem idziesz z dziewczyną się spotkać i będziesz z nią zrywał, a to tak siadacie i tak, ale no to, to co? jest, ale to jest psychologiczne, wiesz, że się wzdycha, jak jesteś zestresowany, Żeby to jest nawet potlenić? metoda relaksacji. No tak. Że celowo robisz taki, nawet głośność, tak robisz, uch, nie? No, I to jest tak. taki element, który cię relaksuje, to jest biologiczno-psychologiczny czynnik, także Ciekawe. to jest normalne, że, że ludzie no. tak reagują, jak są jakieś ciężkie tematy. O ile oczywiście nie jest to wyuczone, tak jak wiesz, masz gestykulację całą, oczywiście. wiesz, mowę ciała, którą tak. trenujesz, żeby wypaść tak, żeby ludzie cię dobrze odebrali, nie? I kolorystyka, i wszystko, nie? Więc. No, nie wiem, to jest taki tylko mój taki delikatny miałem przemyślenie, jak jeszcze jechałem samochodem i trochę to rozmieniałem, Ciekawe. że mówię, że tak sobie pomyślałem, że trochę mnie to też chyba wszystko zaczyna tak obrzydzać, bo właśnie tak mi się z polityką coraz bardziej kojarzy. Jest, nie w sensie, właśnie oni nie kumają, że to, że to nie o to chodzi. Znaczy, Boxdel to kuma, a na przykład Dubiel tego nie kuma. Stary, jak hmm. pamiętam, ja też 6 lat temu czy ileś, nagrywałem to rozliczenie z przeszłością, cztery chyba w sumie, to, to była ostatnia rzecz, o której pomyślałem, która jest ważna. Bardziej się, na przykład jak planowałem sobie ten film, no bo wiadomo, że go planowałem, no tak. jakoś wiedziałem, co chcę tam powiedzieć, w ogóle mówię, ok co spowoduje, że ludzie uznają, jakby zobaczą bardziej tą szczerość, która ze mnie płynie. Czyli na przykład sobie podjąłem, ok ma nie być żadnych cięć, nie? I nagrywałem, faktycznie zrobiliśmy na dwie kamery, ale tylko po to, żeby było na montażu, ale powiedziałem, żadnych cięć, chcę lecieć longiem, stary, i mówię, że nie chcę żadnych notatek i nie chcę żadnych cięć, czegokolwiek, sobie spisałem tylko punkty, bo nie wiem, co chcę powiedzieć. Konspekt, Na nie? podłodze sobie rozłożyłem, stary przed sobą tu były kamery. Więc wiesz jak siedziałem tak i kminiłem, to mogłem też rzucić okiem, żeby mieć poukładaną wypowiedź, żeby to nie no był tak. taki chaos. Ale 90% czasu ja myślałem nad treścią, wiesz, co powiedzieć, dlaczego powinienem przeprosić, za co, w którym momencie, jak to zrobić i wiesz, to nie wynikało z tego dobra jakich oszukać, kurwa, że wiesz, że żałuję, tylko okej, okay, żałuję to jak im to powiedzieć, żeby w to uwierzyli? Bo wiesz, mo możesz jakby mieć coś w sobie, a powiesz o tym i nikt ci nie uwierzy, nie? Więc to też jest istotne. I to, jak byłem ubrany, to był jakiś, nie wiem, kompletny przypadek, bo akurat te ciuchy na siebie założyłem danego dnia, wiesz, co chodzi? Czy nie, nie patrzyłem nawet, Miałeś czy mam białą bluzkę, czy szarą. Miałem, było czarne tło całe, bo, bo sobie wyobra wy wymyśliłem, chciałem w ogóle takie jak scena w teatrze. Że jest, wiesz, teatr i tak, wiesz, taki spotlight się zapali z góry. i Ja wejdę, wsunę sobie taki drewniany stołek, siądę na nim i chciałem pogadać. I to jest ta... jakiś element edaczysty, był Jest, jest, jest. No, no. Wiesz, to takie, takie rzeczy mają znaczenie. No i w końcu było czarne studio, krzesło, to brązowe i na tym krześle. I to miało stworzyć takie wrażenie, że jesteśmy w takiej wiesz... In atmosferze. atmosferze jestem, tylko ja mhm. i widz. Wiesz, mówiłem bardziej w taki sposób, żeby to było. Ja się trochę inspirowałem. Yy, chyba to już wtedy wyszło, i wydaje mi się, że się tym inspirowałem. Rozmowy Agnieszki Chylińskiej, jak ona miała takie chyba przed którąś swoją płytą. Ona zrealizowała takie wywiady, gdzie bliscy współpracownicy przyszli z nią porozmawiać yy, i tam yy, chyba dyrektor programowy TVN-u, Kuba Wojewódzki, mm. jeszcze parę bliskich osób i było właśnie takie studio, jak telewizyjne, tylko takie przyciemnione, takie mroczne, mm. wiesz, takie studio, w którym kończysz prowadzić program, gdzie jesteś super nabuzowany i gasną światła. I bohater zostaje sam i zaczyna myśleć. Mm. Trochę zrobili, wiesz, takie studio, żeby zrobić tam atmosferę. I ona tam działa i w takim półmroku przychodzili ludzie i mówili no nie czujesz, że na przykład ta twoja kariera to niszczy ci życie prywatne? Że zostawiasz to życie prywatne? I wiesz, ta Agnieszka tam mądrze przekminia opowiada jakieś zajebiście zrobione. Mm. Zajebiście zrobione i no i teraz wiesz... W... Ale ostatecznie tak się liczy ta treść. O, o, dokładnie. Ostatecznie no. liczy się treść i na koniec dnia no właśnie masz dwa scenariusze. Albo ktoś wychodzi przed kamerę i dobrze gra i ty mu w to wierzysz pomimo że to jest nieprawda, albo ktoś wychodzi przed kamerę i uczy się dobrze pokazywać to co naprawdę czuje i uważa. A najgorsze jest to, że nigdy nie wiesz. Tak na dobrą sprawę i są jakieś sygnały, które mogą o tym świadczyć. Na przykład tu Dubiela masz milion lampek alarmowych, które ci pokazują, ten facet nie uważa hmm. tego co mówi na filmach. Ja jestem przekonany, jak patrzę na jego mowę ciała, na to, co on. On mówi, się memem jak mówi, co stał. Robi. Zresztą sam to on stał się memem, tak? Ale że Marcin Dubielek włącza się kamera, to mówi: hmm. Wardęga zniszczył mi życie. Nienawidzę go te oskarżenia, to nieprawda. Bo zresztą toczy się ten cały wątek tam, że go oskadżyło jakieś tam rzeczy i że do sądu, nie? Dokładnie. No, no nie wiadomo, czy tam to przyszło, czy to nie przyszło, co tam się z tym no. dzieje, ale to, to gdzieś tam jest w powietrzu i to po prostu bije z Marcina Dubiela. Mm. I on nie potrafi udawać, że jest inaczej, wchodzi przed kamerę i Jest kłam... nieautentyczny po prostu. No jest jest nieaut nieautentyczny i to widać i... Właśnie Boxdell... Boxdel to dobrze sprzedaje. Boxdell to dobrze sprzedaje. W ja czujesz... do tego, co ja mówię i co ja wychwytuję, być może celnie, być może nie, jak się skonfrontujemy, to dojdziemy do jakiegoś wniosku, to... niego to jest to, spójne, że to zgrzyty... To też, zgrzyty nie. możesz mieć na takim... na takiej płaszczyźnie, że on za bardzo chce ci to sprzedać, ale gdyby on to robił mniej nachalnie, to to by było w punkt i to by wyszło autentycznie i dobrze. No... Mówię, no ja mi czasami trochę ciężko to odgrodzić, bo też z drugiej strony sobie myślę, że jeżeli ktoś tak tryharduje, no. nie, to czy, czy trochę sam siebie też nie przekonuje do pewnych rzeczy, bo ja też czasami na przykład w, filmie, w filmach Boxella mam takie wrażenie, że on chce nam sprzedać osobę, którą jeszcze nie jest, mhm. czyli z siebie po zmianach, które mają dopiero nas... wprowadza tak, które, które mają dopiero mhm. nastąpić, nie? a on a -a. już chce ci pokazać, że jest tym człowiekiem, którym chce być mhm. i to jest dla mnie czasami też takie trochę uderzające, nie? Może tak. A jak on tam mówił, że jak będę taki sam jak kiedyś, to mnie tam skancelujcie, to było w tym jego filmie, że tam, wiesz, wypijcie z internetu i tak dalej, no, ale... nie? I Warte, ja tam zwrócił uwagę na to, że, no ale jakim, nie? O, o czym dokładnie mówisz, dokładnie. bo tego nie precyzuje, nie? Tylko zostawia to, to jako ten, a jednocześnie to stawia taką, jakby, no, tak można się zastanowić z punktu widzenia widza, że, czy on już nie jest tym Boxdarem, tak? A on jest przecież dopiero na tej, jestem, a przecież właśnie. ma nam sprzedawać drogę zmiany. No to jakby rozumiesz, to się trochę tak, nie klei logicznie. To, to, co on próbuje zrobić, no i u Dubiela też tak trochę jest, że on próbuje przeskoczyć pewne etapy. Także on podkreślił też w ogóle w tym filmie, że to już miesiąc temu było, dawno no, temu. Tak, Vondora, wiesz, no. Ale nie wiem, no, mm. dla mnie dubiel jest totalnie nieautentyczny nie. w tych rzeczach. I jak wiesz, patrzy, no oglądałem ten film, okej, okay, oglądałem go raz no te cztery minuty, to tam, wiesz, no, nie trzeba było się jakoś też specjalnie tam temu przyglądać, natomiast, no, no... No ja podtrzymuję swoje odczucia względem Dubiela, nie? No, no. nie? nie, nie, jego osoba mnie nie przekonuje tak jakoś. Nie. Kompletnie. Zobaczymy, jak ludzie zareagują. Może ja będą... już widziałem pierwsze Aha, widziałem. Nie są pozytywne. <laughs> nie są pozytywne, no okay, ja... ja reakcji nie widziałem jeszcze. Naprawdę, to jest tak, że widzisz to dziecko, co... Masz takie dziecko, które, wiesz, próbuje chodzić i widzisz, że się wywala co chwilę na głupi łeb, i mówisz, weź, no, przejdź te parę kroków chociaż, no, zrób coś, bierz z tym patykiem. Come on, do something. I jakby i włączam z taką, naprawdę z taką nadzieją, że może tym razem, może tym razem, dawaj, że, że ja chcę, żeby on mnie przekonał, mhm. że ja włączam ten film, daję ci ten kredyt zaufania, poz, pozwól mi zaufać sobie. I Marcin Dubiel mówi nie. Znaczy, no, wiesz co, ja mam takie wrażenie też, do, też nawiązując do tego, co mówisz, że po prostu wydaje mi się, że ta jego karta przetargowa na zasadzie jestem głupi, no. skończyła się, nie? W sensie, tak. że ludzie już tego nie, nie kupują. To temy niezniszczalności musi skończyć. Tak, po napisał, prostu tak. koniec, i jak on ma wymyślić coś nowego, to on nie wie, nie, co ma nie zrobić. Nie wie co on, on ma tylko zrobić. tę jedną narrację, i wiesz, nawet będąc tak zesperowanym, żeby używać swojej rodziny do ocieplania do wizerunku psa, wszystkiego, co się tam da, no jeszcze tylko na nie użył do ocieplenia tak. wizerunku, no ale ona jest rozgarnięta na tyle, że wie, żeby tego nie robić. Dokładnie. To, to po prostu wiesz, masz takie poczucie, że wiesz, że on po prostu nie, nie wie, co ma robić. Jak nie przechodzi argument, jestem głupi, byłem głupi, to. Dlaczego on nie zadzwoni do Boxdela i nie, nie powie, Michał, powiedz mi, co mam zrobić. W sensie Boxdel by Jak mu to. Jakim to sprzedać? Boxdel by mu to tak wymyślił. Mów powiedział, stary, siądź przed kamerą. I spisz sobie wszystkie rzeczy, które ludzie ci zarzucają. Przyznaj się do nich. Powiedz, dobra, tak. Tylko że. Nie, nawet nie. Poczekaj, teraz już jest za późno. Dobra, trzeba by to przekminić. Mhm. Dobra, może przed tym filmem z rodziną to by było prostsze. Okay. Ale. No. No nie no mu musiałby wyjść i wziąć. Bo on nie bierze, on się nie odnosi do zarzutów. On powinien wyjść powiedzieć: Tak, byłem zdesperowany, boję się tego. Przyzwyczaiłem się do tego, że mam siana, Boję się, że stracę to wszystko przez głupie błędy młodości. Patrzcie, mnie, wiesz, wykorzystałem rodzinę, zrobiłem to, 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 to i tamto. To od was zależy w takim razie. On takimi z... ogólnikami mówi na przykład, że no nagrywałem poprzednie filmy, miałem jakichś tam doradców, wiesz, że ja bardzo emocjonalnie i... Tylko, że to, właśnie to jest ale, to, ale jakby właśnie rzucił te konkrety, tak, jakby konkrety. rzucił te konkrety. To zrobiłem, to było nie w porządku, zrobiłem to dlatego, że żałuję tego... Wiesz. No, żeby powiedział, w tej swojej desperacji nawet wykorzystałem własną matkę, żeby ocieplić swój wizerunek. To ja uważam, że gdyby tak, on takie rzeczy w końcu nie tak. z siebie, tak. tylko wiesz, on też by musiał to na serio myśleć. nie? Bo tylko, to że jest... on tak nie myśli. No nawet właśnie, to jest ale problem. to jest ten problem, no jest że jakby problem. rzeczywiście doszedł do tego wniosku, że i to było niewłaściwe, że nawet rok, nawet rok go jedzie i mówi, no. że wiesz, że to już jest przesada i się za głowę łapie. To naprawdę ja uważam, że warto się chwilę zastanowić no. nie? Na tym, co się dzieje dookoła. No, bo mówię, moim zdaniem już ani głupota, ani desperacja, ani inne wymówki tutaj nie zadziałają, nie? Więc myślenie życzeniowe na zasadzie, ja chcę wrócić do tego, co było. Może być, no fajnie Może Marcin. być bardzo mocny, mocny, jak to się mówi, z zdarzenie z rzeczywistości Dysonans poznawczych. <laughs> <pewno>. <laughs> tak, no. więc może być tutaj bardzo mocne takie, wiesz, konfrontacja tego wszystkiego, nie? Znaczy będzie, no jest nawet. Jest, no. już cały czas, myślę, że on się tak, zdarza. Tak, tutaj w ramach jeszcze możemy to do, dokręcić, że, bo też sprawdzałeś te informacje, żeby, bo to w sumie związane z tą aferą. A ja, którą mamy? Co? o którą godzinę? godzinę? Już ci mówię, 19.26. Dobra, to tak w 6 minut się zamkniemy? No. Dobra, no luzie, tak, tak. Tylko żeby jeszcze A? uzupełnić chciałem te informacje związane, co sprawdza odnośnie Stew i tej ekstradycji, nie? Ten... A, tak. Yy, to, to są wstępne informacje. To znaczy, yy, wiceminister sprawiedliwości, wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha poinformował, że wpłynął wniosek od adwokata Stewarta, yy, żeby tam ten areszt uchylić, mhm. ale on podtrzymał, że jednak ma być w areszcie. Czy to sugeruje, że Stewart już jest w areszcie w Polsce? W sumie nie wiem, tak się zastanowiłem, że no skoro polski wiceminister sprawiedliwości podejmuje decyzję, mhm. to może, ale nie wiem jak działają dokładnie procedury. Ale to już by, nie, nie, nie mogłoby to być, no bo skoro ma ta nie ekstradycja... Nie było informacji o ekstradycji. By, no właśnie, to. Znaczy, no właśnie, druga informacja. Że se że nie przyjechał sam. No właśnie, że w połowie listopada ma być no. ekstradycja, no i tam rozmawiają. No jak są go w areszcie przytrzymać Stewarta. No, no, no to, to jest to. No i no chyba. Takie uzupełnienie chciałem, nie? No bo jak że już wyrzucić. o tym gadaliśmy, a akurat to chwilę gdzieś tam przed tak. wiesz nagrywkami się trafiła, a jutro wychodzi odcinek. Tak, no to... jest to zrozumiała decyzja prokuratury, jest to główny oskarżony. Znaczy tak. dobrze, że jest jakiś update, że mimo, że wiesz, po wyborach to no coś to tempo dzieje. i tak jest nie nadal złe. niezłe, nie? nie? W sensie, złe. że to nie przycichło na Dobra, to już tam. Nie f... odpuszczają. Tak, f... no Na razie to Mateusz Morawiecki dostał misję budowania rządu, także od prezydenta Andrzeja Dudy, także. Wiesz, jak jest, ale nie zaczynajmy. Tak, yy... znaczy tak myślałem jeszcze, czy mamy jakiś taki luźny wątek, bo tutaj wiesz, znowu wracaliśmy do tych trudnych tematów, wiesz, aferek i tak dalej. Czy jeszcze mamy jakieś wątki z okruchów życia? I tak się właśnie zastanawiałem, co jeszcze ostatnio kupowałem takiego i kupiłem czajnik. Tak, ale. radzione z Ameryki? Nie. <śmiech> <śmiech> nie, 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 Tym, nie wyjątkowo nie. Chociaż nie wiem, skąd jest ta firma. No, sprawdź. No właśnie, ja sprawdzę. A czy ten czajnik zgaduje prawdziwego homoseksualistę, jak wstawiasz wodę? Czy mówi ci, czy jesteś, czy nie. No nie, nie, nawet nie ma temperatury 6,9 do o. ustawienia, są takie no, ja stałe tam. wartości. Ale było tak, że po prostu stary czajnik. Po, takie, to są takie beznadziejne awarie, gdzie zastanawiam się nad tym, jak są tworzone teraz produkty, że, sobie, no. że mówię, no mógłbym tego dalej używać, ale to jest tak zrobione, że nie, jest, nie mogę tego naprawić. I głównie chodziło o pokrywkę. No. Że wiesz, naciskasz przycisk a, i tam w tłumie tak było, że cała pokrywka odchodzi. No. I przestało to działać, bo zaczęły się zacinać te zawiasy, w sensie te, no. które łapią za ten. I nie da rady tego rozebrać, no nie ma żadnych śrubek ani nic, pewnie są jakieś zatrzaski, ale zakładam, że w jedną stronę. No. Bo to jakaś tam wiesz, chińszczyzna. No i pomyślałem mówię dobra do patrycji, że dobra, no musimy tam kupić jakiś, wiesz, nowy czajnik. Ale tak sobie, kurwa, ten jest naprawdę całkiem sprawny, no tam jest zaszedł kamieniem, ale to do domycia i tak dalej. Moglibyśmy powiedzieć. No to jeszcze raz ile zarabiasz? I że zastanawiasz się, czy aby na pewno stary chiński czajnik trzeba no bo wymienić? O Jezu, ale właśnie dzisiaj... O Jezu trochę kamienia do herbaty nikomu nie zaskoczyło. Ja miałem twardą wodę, to jest tam jakby inny temat. To już jest ten, no jakby inna sprawa. Ale wiesz, rzeczywiście miałem taką trochę rozgminę, a jeszcze mam tak, że ja lubię. Dobra, nie powiem, że przemyśleć każdy zakup, bo kiedyś kupiłem pakiet sponsorski do Puff of Xa i zakupę kasy, więc no, nie każdy zakup. Ale... I Pay per View Cloud, no. <laughs> tak, tak, to, no tak, tak. Y więc, y więc ten, ale jednak mam coś takiego w głowie, że lubię przemyśleć każdy zakup, że hmm. nie lubię takich emocjonalnych zakupów. A to czasami ciężko jest, ale, ale jednak lubię to sobie przekminić, takie rzeczy. I wiesz, i z czajnikiem też tak mam, że jak kupuję, to ja czasami nawet mam wrażenie, że mam większy fan, jak szukam tej rzeczy, dowiaduję się różnych rzeczy, jak wiesz, to działa, już przychodzi. jakie są funkcje i tak dalej, a potem tak. jak już tam przemyślane, to wiem czego się spodziewać, przychodzi dokładnie ten towar, efektu, wow. tak, i po prostu używam. Tak. a ten, F, ten, ten moment, kiedy coś się zajara, bo mówisz, kurde, muszę zmienić czajnik, a ciekawe jakie są, i wchodzisz, wiesz, na ten, a tam to jest... a stacje czajnikowe jakieś, no, wiesz, tak, cały ten, super. mówisz, czytasz, co to jest, wiesz, co to za funkcje. Patrycja jeszcze próbowałem, mnie je tam na ekspres do kawy naciągnąć, ale się nie dałem. Więc na razie. Na nie razie dałeś nie, się? Nie, na razie ja jeszcze, poległem. Na razie jeszcze nie ma. Tego czasu. Tak, na razie jeszcze nie ma, no ale no, sobie tam powoli jakieś takie wieś, rzeczy dookoła ogarniamy ta, A właśnie jedno zobowiązanie chciałem. To dobrze. O. Rzeczywiście, dobrze mi się przypomniało, Bo to takie kiedyś. Specjalnie do... na koniec, żeby mało osób usłyszało, no. Coś, no coś. Że jedno takie zobowiązanie, kto ma mnie zmotywować do wykonania tego. To, jest, to się jakoś nazywa, że tam, nie, 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 że przyrzeczenie publiczne, ale jest coś takiego. Uważasz, no że o jak o czymś jak publicznie, publicznie powiesz to bardziej. To samemu się motywujesz, bo nie chcesz mm. źle wypaść w oczach innych ludzi. No właśnie, i że mam te książki przyszły, zamówiłem sobie siedem książek, tam chyba trzy czy cztery są o manipulacji, to jest po kłosie i, i... Edukujesz się przed debatą. Nie, 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 nawet nie przed debatą, co bardziej. Po prostu on mówił o tym, że czyta dużo książek, i tak sobie, że ku, też bym poczytał Potrzez książki. Podczas Pandorki. Tak, tak. Podczas tak, Pandorki. Tak, no, ja że akurat nie miałem sceny po Pandorce, ale też się zebrałem. I, I rzeczywiście przyszły te książki teraz, tam jest siedem książek, i tak się chciałem zobowiązać, że będę je czytał, o. i potem dam znać, o czym przeczytałem, czy były ciekawe, o. czy polecam i tak dalej. A jakiś deadline? Do końca roku. No, myśl, no myślę, jest, myślę, że, myślę, że zdążę. Tam jed, jedna, jedna jest taka grubsza, ta książka, ale myślę, że, myślę, że się wyrobię z tych książek do końca ten. A coś, coś ciekawe, jakaś taka najciekawsza, coś byś polecił, że jesteś zajarany nią? E, wiesz co? E, ogólnie to zaczęło się od tego, że chciałem się przeczytać rozmyślania Marka Aureliusza, bo stawiałem na dużo takich pojedynczych jakichś cytatów. Czasem ludzie się kłócili, czy to jego, czy nie jego, czy tam ten. Mhm. I wszedłem, żeby zobaczyć te książki, miałem zamówić tylko tę jedną. I ona miała ale... w ogóle mm -hmm. zajebiste opinie, tam w sensie 8 na 10 na przykład. I mnóstwo opinii. Tak sobie myślę, to, no wiesz, filozofia i tak dalej mm -hmm. to zwykle takie książki, nie ten, ale ludzie, że dobrze się czyta i ten. I wszedłem z tej, z tej manki w to, a potem zaczął się podpowiadać inne filozoficzne czy też z działu psychologii. No. No, i w, zabrnąłem w to, i tam i sztuka wojny. O, jakieś takie niektóre sum sum. klasyki, nie? Tak, niektóre mm. klasyki i tak dalej, właśnie, czy filozoficzne o ogarnięciu, yy, wiesz, dopaminy w dzisiejszych czasach, gdzie ciągle jesteśmy tym stymulowani, też mnie zaciekawiło. Albo jak ogarnąć strach i lęk. Tam jest, psychologicznie główne książki są, nie? Więc dam znać, jakie przeczytam, która coś mi zmieniła, która jest jakaś, wiesz, fajna i tak dalej. Nie? To Super, to będziemy czekać na polecajki. Będzie taki kącik. Tak, to nie tak, żebyśmy tutaj polowali na lokowanie z Marką, która sponsoruje wszystkie podcasty. Ale Rewo będzie od teraz na początku każdego odcinka jedną książkę polecał. To mogły być wasze audiobooki. To mogły być wasze audiobooki. O nie powiedzieliśmy nazwę tego serwisu. Weź, montażysto tam weź ich zmiel zrób takie, żeby nie było wiadomo, kto to. Tak, no, jest. dobra, to ja czekam, szanuję. Ja powiem ci, że mam tak rozstrojone receptory. Kiedyś łykałem książki, a ja potrafiłem w jeden wieczór czasami hmm. ciapnąć, nie? Jakąś pozycję, nawet 300 stron. Siadałem o 17 i kończyłem o 23. i miałem wiesz. Ale ze... wiesz, ja to samo mam, ale to, to jest nawet uwagi. fajne, że zaczynam czytać i mam dokładnie to, co mówisz, że rozproszenie, nie? Nudzi, I... nóż, mózg się tak, nudzi. Tak, mój mózg się nudzi, no. ale z drugiej strony ja ta walka trochę z tym, okay. że mówię. A, ciekawe, że tak mam, nie? A no. Przecież to książka fajne? Czy też treści, które cię interesują, nie? I mówię, okej, okay, to dla mnie taki sygnał, że dobra, trzeba, trzeba się wiesz, troszkę zatrzymać. Tak. Nie? No. no, ja na przykład nauczyłem się w związku z tym przyswajać wiedzę inaczej, czyli po prostu, na przykład, słucham audiobooków i robię to w trakcie, nie wiem, jak biegam, jeżdżę na rowerze, robię czynność nieangażującą umysłu, aż tak? Mhm. I jestem w stanie się skupić na treści, jak jadę samochodem, i to mi się spoko sprawdzało. Czytać dzisiaj jestem w stanie, tak wiesz, komfortowo fabuły. Jak jest jakiś kryminał, na przykład thriller, zajebiście, to lecę stary, bo jestem tak wkręcony w historię, wizualizuję ją sobie, że jest ok, ale przyswajanie takich merytorycznych treści dużo łatwiej mi przychodzi audiobookiem albo z internetu no nawet. Tak, Czyli wideo, po prostu, forma, nie? Tak, Też... artykuły, forma wideo, no, to, no, to wiadomo, to rzeczywiście... nie. No, będą, my, Aczkolwiek ja... książki to jest właśnie dobry trening dla umysłu i dla żeby zarządzania. Możemy się trochę uwagą. uspokoić. Możemy no, no. się trochę wy, wy, uspokoić. Także, no mówię, to tak chciałem zobowiązanie sobie publiczne zrobić, żeby rzeczywiście się też zmotywować do tego. Znaczy i tak mam motywację, ale tak mówię przy okazji, nie? Że, Super. Zdam relację z książki, jak przeczytam po Ja prostu. propsuję, będę czekał w takim razie, a wy czekajcie na kolejne odcinki z Grzytu. Dziękujemy Wam Dzięki bardzo serdecznie. Na razie, cześć pompa.